I słuchaj, ja wyszłam z tego pokoju, oparam się o ścianę i ja płakałam. Lekarze, którzy wiedzieli, jak ważne jest to, że szpaku się pojawił dla, 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 dla Mikołaja, oni na mnie patrzyli i dziękowali. I ja mówię, ale wy to macie na co dzień, ale my wiemy, jak to ważne było, bo ten chłopak się poddał. On może znowu odżyć. Jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie za rok, powie, za rok ciebie nie będzie. Powiesz, no jebnięta baba, nie? No nie. Pomyśl o tym, że tak może być. I weź, załatw te sprawy, które masz niezałatwione. I nie zwlekaj z tymi sprawami, które zawsze chciałeś ne, zrobić, tylko odwlekałeś, odwlekała się w czasie. ja jasno, zrób to tu i teraz. No. no widzi pani, bo ja mam z panią problem. Zaczynam się spowiadać. A ja mówię, czekaj, kurwa. O mamy? Mówię. Ja tak sobie pomyślałam, sobie, mówię, co jest, kurwa? Ja mówię, słucham? Bo ja mam z panią problem. Pani się określiła, że pani jest za czarnym pro, protestem, za wolnymi mediami i ja mam z panią problem. pani przychodzi do kościoła, ja widzę, że pani przychodzi do kościoła co tydzień i, i coś tam, jest pani wierząca, ale ja nie wiem, co ja mam z panią zrobić. Ja mam pani dać rozrzeszenie? Komunię? Jestem księdzem i a pani jest za zabijaniem ludzi. Tak samo było ze, stery, ze sterydami, ale. Ludzie szukają drogi na skróty, ludzie szukają wszystkiego, co może im pomóc, byle nie ciężka praca. Mhm. A ja uważam, że w tym jest największa e, głębia i sens że właśnie ta droga, którą musimy przejść, którą jest ciężka praca do osiągnięcia tego, co chcemy, nie tylko w sporcie, we wszystkim w życiu, co robimy. Zaczynamy kolejny podcast z Janem Jędryczek. Dzień dobry. A to tak szybko? No możemy jeszcze Dobra, z... już, już nie, za długo, bo już za długo, myślę, zaczęliśmy znowu rozmawiać. Tak, i znowu tym... mnie zaczęłaś wyzywać. Tak, nagrałam w ogóle storkę, że jestem u psychopaty z braki. Tak, że jakbym nie mnie wyszła za trzy godziny, się nie odezwała także jestem tutaj. Czemu? Ale nie podałam twojego adresu. Żeby zaraz tutaj nie, 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 nie stukał nikt, wiesz, creepy do ciebie. Czemu ty cały czas o mnie mówisz w ten sposób? Ja tego nie rozumiem. Przyniosłam tobie prezent. Dziękuję. Bardzo ciebie lubię. I bardzo Czyli bym draczysz, chciała... draczysz się po prostu I sam wiesz, że też bym chciała, żeby dużo więcej osób rzuciło na ciebie światło. Żeby więcej osób znanych z polskiego świata, nie tylko show biznesu, z telewizji, to biznes, ale sportu, czy artyści, żeby oni przyszli do ciebie, żeby się nie bali, bo brakuje takich ludzi jak ty, którzy nie żyją plotkami, którzy nie budują podcastu, jakiegoś kontentu, nie tworzą czegoś tylko na ludzkiej krzywdzie, krzywdzie tragedii, nie? może tragedii to mocno, są ale na krzywdzie, żeby właśnie wyciągać tylko te takie smaczki, które są clickbait, clickbaitowe. A ty fajnie to robisz, bo uważam, że mało jest takich ludzi. Ostatnio też to powiedziałam, także wiesz, droczę się tylko z tobą. Myślisz, że... Ci... Ale na macie się spotkamy. Na macie się spotkamy i tam możesz być agresywna, ile ci się tylko my, podoba, bo, bo tak jak do mnie mówisz, to ja nie jestem pewien, gdzie, nie gdzie jesteś. Nie jesteś? Zobaczysz, jest... na macie jestem taka, nie ma półśrodków, nie? W ogóle nie ma półśrodków, ale ja na macie jestem taka ostra. Myślisz, że ci ludzie się boją rzeczywiście przechodzić do podcastów? Zwłaszcza dwugodzinnych, to jest chyba trochę dla nich straszne. Tak, ale ten czas mija bardzo szybko i przyjemnie, dlatego my zarezerwowaliśmy sobie trochę więcej czasu, bo mam wrażenie, że się ostatnio nie nagadaliśmy, ale wiesz, wiesz co jest fajne? Ja bym uciechał rok temu, ponad Półtura, pół roku. Roku. Pół roku. Pół roku. No dobra. Ale wiesz, co jest fajne, że ludzie dopiero zaczęli tworzyć shorty z naszej rozmowy yy, i te shorty w ogóle latają po necie i Niedawno, one nie? działają bardzo motywacyjnie. I to nie jest jakiś jeden short, to są dwa, czy trzy, czy nawet pięć takich shortów yy, wyciętych, wyciętych z naszej rozmowy. Ale dość, dość fajny, myślę, kontent ktoś, yy, ktoś tworzy i, i to duże dzięki. Yy, tobie, chociaż ja się zastanawiam, o czym ja mogę więcej powiedzieć, bo jestem nudna. Nie jesteś nudna, co ty w ogóle? Ty, ty się nie przejmuj tym, o czym ty... No, ja... ale w każdym bądź razie mam nadzieję, że więcej osób... Jeszcze więcej osób Ci będzie ufać, bo się fajnie rozwijasz cały czas, ale to jest ta praca, której ludzie nie widzą, że ty się do tego przygotowujesz, że codziennie nagrywasz. Ja wiem, jak ważna jest dla ciebie higiena życia twojego, czyli sen, regeneracja, trening i bardzo mi się to podoba i wręcz może nie zazdroszczę, ale jestem pod ogromnym wrażeniem, że potrafisz to wszystko tak spójnie trzymać, żeby być jak najbardziej wydajnym w tym, co robisz, czyli nagrywaniu podcastów. Przepraszam bardzo. Ty, czy Ty masz świadomość, że to wpada z Twoich ust? No, ale ja już jestem emerytką sportową i mi. Jest, no, Jakby jak to, to, to? Ja potrzebuję tylko tej dyscypliny. Brakuje ci teraz, to, dyscypliny? Tak, ale to znaczy dyscyplinę jako taką mam. Rzuciłam się mocno w pracę, ale chciałabym mieć dyscyplinę, którą miałam, gdy byłam jeszcze aktywną atletką. Ja ci o to właśnie chciałem pytać. Byłem ciekawy, jak to jest na emeryturze teraz. Teraz to e, musi być inaczej, busy, bo już, bo już nie masz... Hell. Ale nie masz już tego, tej presji. I jak nie masz tej presji, a jesteś przyzwyczajony i łatwiej ci było trzymać mm. dyscyplinę podczas presji, to teraz pewnie jest bardzo trudno. Mm -hmm. Wiesz co, wczoraj miałam przemówienie dla Netflixa polskiego, chociaż było pół na pół, a publiczność była taka różnorodna, że tak powiem, ale były osoby z zagranicy również, pracujące w polskim Netflixie, chociaż były też osoby samostar, Adamu, były osoby ze Stanów, były osoby, nie wiem, z Ukrainy, z Tajwanu, była laska nawet. I była Ania, która była odpowiedzialna za nagranie mojego dokumentu dla HBO. On pracuje teraz w Netflixie. ale ona później mi napisała sms Boże, jak fajnie widzieć, w ogóle zadała mi pytanie, bo też było takie małe Q&A i mówi: jak fajnie widać ciebie, widzieć Ciebie bez, bez tej twój całej presji. twój telefon czy mój słyszysz to? to... to... Mhm. Po drugie połóż po drugiej stronie, bo on e, ingeruje w kable i, 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 i słyszy sygnał. Ja, już spadł kilka razy tak, spotkałaś dziewczynę, no, która i słuchaj e, e, i spotkałam ją i ona była podczas jakby, ona może mnie nie towarzyszyła fizycznie, bo był reżyser była operatorka e, Moja woźnia, którą serdecznie pozdrawiam i Tomka Kolińskiego również, ale ona mówi widać, że jesteś szczęśliwa, że nie masz presji, bo sport i sukces i odnoszenie tych sukcesów naprawdę e, naprawdę Towarzyszyło mi przy tym dużo, dużo, dużo presji. Cierpienia. To też. To, to już mhm. o tym mówiliśmy. No. Mhm. Ale emeryturka bardzo, bardzo zajęta. Ja się cieszę, że mogę nadal korzystać z wielu aspektów. Ja te odnogi swojej kariery sportowej budowałam już w czasie mojej kariery sportowej, dlatego cieszę się, że mogę, mogę z tego korzystać, mogę nadal się rozwijać i po prostu budować sobie jeszcze większe i szersze plany. Mhm. Jak nie masz takich konkretnych bardzo celi, celów, czyli na przykład jakaś konkretna walka za 4 miesiące, za 6 miesięcy? Jest, cię, jest ciężej wstawać codziennie rano? Jest mi, tak, jest mi trudno. Tym bardziej, że jestem po operacji jakby nie mogę wrócić do pełnej aktywności, ja bym uprawiam różne sporty, ale m, oczywiście tym sportem wiodącym w moim życiu są sporty. No, sztuki walk są wiodące w moim życiu. Ja bardzo bym chciała wrócić na matę, pokulać się, uprawiać jiu m, czy boksować. Y, y, czy, czy, czy robić w ogóle MMA, trenować, a nie mogę tego robić. Jest mi, jest mi bardzo trudno. No, ja mam jakąś alternatywę, chodzę na siłownię, ale dopiero zaczynam powoli wyciskanie na ręce, bo mówię, ten bark nadal jest nadal się rehabilituje po, po tej operacji, ale bardzo mocno czegoś, czegoś mi brakuje. Biegać. Może? Dwa tygodnie miałam sobotę taką, mogę biegać. Dwa tygodnie temu miałam taką sobotę, że miałam ją wolną. I wiesz, co ja w połowie dnia hmm. zwariowałam. I mówię, jak to? Dobra, trzy dni ogarniałam tam garderobę, wiesz? I mówię, dobra, jeszcze bym mogła to posprzątać, bo długo mnie w domu nie było i tak chciałam ogarnąć, wiesz, te głębokie rzeczy, jak ja to nazywam, ukryte. ja w tym momencie mówię, uf, boże, co ja mam zrobić, nie? Położyć się spać? Jak to iść spać w środku dnia? No nie, to niemożliwe, iść na spacer. I wiesz, co poszłam na spacer i yy, yy, ucięłam sobie drzemkę, a mhm. finalnie mówię, jejku, jakie to jest? dziwne, ale chyba nie normalne na wielu jesteś, osób. Nie? I w sumie każdy mi się pyta, kiedy, kiedy zwolnię. Nie wiem. I każdy mówi, że też taki był i się nabawił nerwicy, depresji. Nie wiem, jak mnie to trzepnie, to trzepnie. Chyba trzepnie mnie to bez powodu. I chyba jakbym się zatrzymała i siadła teraz, bym działała wbrew sobie, czyli brak rozwoju i tej celowości, dyscypliny, to chyba bym szybciej, szybciej zwariowała niż jak mam zwariować się z... Mm, z przepracowania. Tak, bo to moim zdaniem to jest bardzo zależne od tego, jaki kto ma temper temperament. I myślę, że ty masz taki temperament, że po prostu. Po prostu cza cały czas ta dopamina u mnie. Dopamina. Mocno, y, dopa dupamina. <laughs> to wami nadziała. Mm -hmm. um, tak i mam wrażenie, że ci ludzie, którzy właśnie straszą tym, że się wypalisz, że zrobisz to, wydaje mi się, że jak się obserwuje swój organizm i to jak się funkcjonuje i nie mart i jakby widzisz, jak zaczynasz być dojechana, to się z reguły wie, zwłaszcza jak ty trenujesz tyle lat, to wiesz, kiedy jesteś dojechana, więc wiesz, kiedy możesz troszeczkę przystopować i wycofać się z pracy i później jak już troszeczkę odpoczniesz, odpoczniesz to wracasz z powrotem. No ale to też przerobiliśmy ostatnio, mówiłam tobie o, o, o kopalni talentów, kopalnia talentów, kopalnie talentów, ta książka. Mm -hmm. No i wiesz, mnie to uświadomiło w tym, że ja właśnie byłam, byłam, jakby słuchałam swojego organizmu, ale ja chciałam więcej i więcej, że to jednak organizm i umysł płata nam figle, albo też nas strofuje, stopuje w tym odkrywaniu nas samych, albo w rozwijaniu się, ale to tak naprawdę możemy naprawdę dużo więcej niż nam się wydaje. Mhm. Jak Twoja ręka? Powoli. Co, 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 co? co mam ci pokazać? Wyjdę z kadru. Tak? Zrobiłam nie nie wyprostujesz jeszcze? Do nie, nie wyprostuję jeszcze, ale słuchaj, no nieźle. No. Za A. miesiąc mam rezonans, mija pół roku od operacji. No słuchaj, zagoiło się to, co miało się zagoić, bo miałam obrąbek, biceps podgrzebieniowy, No straciłam dość dużo, dużo mięśnia na plecach i muszę to wszystko odbudowywać, czyli łopatka, wszystko tu. Dużo się garbię, bo czuję, że nie mam tego tonusu mięśniowego i bardzo często się Jest to garbie. odczuwalne? Jest to odczuwalne. Jest to odczuwalne też w takim codziennym w funkcjonowaniu. To zwyrodnienie no, no było dość postępujące i mocne. My myśleliśmy, że to była tego kontuzja, spowodowana po prostu jakby nadużyciem przeciążeniem tej ręki i borykam się z tym przez trzy lata e, ostatnie, e, ale e, wyszło to zwyrodnienie, które mogło doprowadzić do takich e, nieodwracalnych, nieodwracalnych zmian. zmian. I myślę, że te zmiany już zaszły. Także y, myślę, że. To, że ja tą walkę przegrałam, tak jak przegrałam z Waili Zhang ostatnią, ja to sobie uświadomiłam jakiś czas temu, że tak po prostu miało być, nie? bo jeżeli ja bym dalej próbowała trenować i obciążać ten bark, pomyśl sobie, żebym zrobiła operację i teraz ja czekam rok, żeby wrócić z oktagonu, to makes no sense. To już w ogóle nie ma co się łudzić z tym, że ja wejdę na sam szczyt, na top i wygram pasy UFC ponownie. No nie, trzeba sobie jasno to um, powiedzieć. Ale wiesz, nie wiem, czy mogłaby im grozić endoproteza nawet, może. Nie wiem, bo mam te zwyrodnienie i teraz muszę czekać, żeby cokolwiek robić. Także w ogóle śmiesznie wyglądała moja wizyta u lekarza kontrolna, bo ja myślałam, że po sześciu tygodniach, jak zajmę ten blak, mhm. będę mogła wrócić do biegania. A ja nadal nie mogłam, mogłam tylko spacerować. Więc ja mówię, cholera, jasna: kolejne sześć tygodni, dobra, kolejne sześć tygodni, kolejna wizyta. A ja, ja mówię do lekarza: Doktorze, jak pan nie chce przeczytać. W gazetach, że Jana Jędrzyczyk popełniła samobójstwo, oczywiście to był jog, ale ja naprawdę jak powiedziałam: to musi mi pan pozwolić po prostu uprawiać jakąś aktywność fizyczną, poza tym cholernym, cholernymi spacerami. Dobra, może pani wrócić do biegania. A ja wie, a tenis. Ale jest pani praworęczna, no dobra, ale musiałam się uczyć wszystkiego jedną ręką i się uczę, co nie jest łatwe. Ale słuchaj, ja na tej wizycie, on patrzył się jak na wariatkę, bo ja na Panie doktorze, i tutaj ja mogę tak się machać o prawą ręką. On tak się spojrzał na mnie... Nie ponga możesz grać. Niech, tak. <gry> Niech mówię, doktor się zastanowi, ale pozwolił mi to robić, chociaż ostatnio jak poszłam poboksować jedną ręką, to oczywiście na drugi dzień zespawana cała prawa strona, bo tylko prawą boksowałam. Doktor nie był zadowolony, ale wszystko garniemy, słuchaj. Także... Słuchaj, bo to już długo trwa za miesiąc, mamy za, miesiąc czas, mam, za miesiąc mam rezonans i mam nadzieję, że stanie się cud i że te zmiany, zmiany, zmiany na mojej kości jednak. A dalej jakieś ćwiczenia, czy, poważnie... czy po prostu masz czekać? Mam, się codziennie praktycznie. Codziennie? Także tak. I w tym jesteś w stanie trzymać dyscyplinę? I tak i nie, bo Te pierwsze ćwiczenia 12 są... tygodni były trudne i wam powiem szczerze, że nie byłam w domu, a obiecywałam mojemu fizjoterapeucie, że będę w domu codziennie i że będziemy ćwiczyć, będę przychodzić na wizyty, albo do gymu, albo do gabinetu i oszukałam jego i oszukałam też siebie, bo zaniedbałam troszeczkę rehabilitację. Oczywiście wyjeżdżałam, ja zawsze mam ze za sobą pakiet gum treningowych, czy skakankę, zawsze mam buty Dobiegania i, i aktywność fizyczną możesz uprawiać dosłownie wszędzie. Ale te ćwiczenia to pewnie nawet bez gum, to pewnie jakieś takie Pierwszy rzeczy. Tak, elementy. Pierwszy etap to był w ogóle pomoc, w ogóle. Wiesz, z podniesieniu ręki. Tak, z podniesieniem ręki. To były takie bierne ćwiczenia bardziej. Ale zaniedbałam to trochę i poprosiłam Kamila o to, że musi, On był dla mnie zły w pewnym momencie i mówi. Kamil, to lekarz? Mój fizjot, mhm. mówi i przyjaciel przede wszystkim, mówi: wiesz co zły jestem na ciebie, że tak siebie zaniedbujesz, bo chcę, żebyś miała efekty, żebyś wróciła do pełnej sprawności, bo wiem, jak dla ciebie to jest ważne. A ja mówię, dobrze, ale ja nie mogę siedzieć w domu przez 12 tygodni i nie robić nic. Być skupioną tylko na tym, że robię fizjoterapię przez pół czy tam godzinę, przez pół godziny, czy godzinę dziennie. Ja potrzebuję pracować, więc ja się rzuciłam w wir pracy i codziennie byłam w innym miejscu nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bo to było moją odskoczym I właśnie tutaj znowu wracamy do początku naszej rozmowy, że ja potrzebuję jednak tej dyscypliny i tej presji, tego.

Bo po prostu taka jestem. Mm -hmm. Trzeba sobie wybierać jakieś cele. Ale jeśli sobie założę, że będziesz startowała, bo ty mówiła, że chcesz wracać do Jurisu, jeśli byś sobie ja założyła, że będziesz startowała za jakiś czas, to może wtedy byś miała więcej ciśnienia. Nie Potrzebuję tego nawet, widzę wagowo, bo y, jakoś dobrze się czuję, ale widzę, że przyszło mi kilka kilogramów. Też widzę, że tracę tą masę mięśniową, którą miałam. Wiadomo, kilo, kilo mięsa waży tyle, a kilo tłuszczu waży tyle, nie? Mm -hmm. y, Także wiesz, widzę, że w niektóre spodnie nie wchodzę, albo sukienkę muszę większą kupić. I y, y, Wiesz, dla kobiety i dla mnie jako byłego sportowca to utrzymanie wagi nigdy jakby nie było problemem, bo wiedziałam, że poćwiczę tu pojem zdrowo 3-4-5 dni i już widzę, że się wysmukla organizm. A teraz jestem taką graszką i, i mam problemy codziennej takiej graszki, ale muszę się z tym borykać, ale wiem, że mój organizm do końca jeszcze tak jakby nie pr przeprocesował tego co zaszło, że z trzech treningów dziennie ja zaszłam do zera i to nie trwało tydzień czasu, bo byłam na wakacjach, tylko to trwa już 12-15 tygodni i mój organizm totalnie nie wie co się dzieje, bo przez ostatnie 20 lat on the go cały mm. czas. Mm -hmm. Jak ostatnio oglądam sobie taki serial o Navy Sealach i właśnie to jest coś, co obserwuję u nich, że oni jak są na wojnie, to są, to są pod tym wpływem adrenaliny i są totalnie zdyscyplinowani, cały czas działają i Oczywiście. cały czas napierdalają, ale jak wracają do domu i mają się zająć takimi podstawowymi rzeczami, to mają z tym, tym ogromny tak, problem. Ale to ja ci powiem dla przykładu, że często się mówi, że wiesz, kobiety są kruche, delikatne, że nie widać w nich agresji, ale yy, przyjrzyj się każdej matce, która... Yy, która patrzy, jakie dziecko cierpi, albo widzi sytuację zagrożenia dla swojego dziecka. W niej się włączają takie instynkty i nagle dostają tyle sił, i to każdy z nas ma. To nieważne, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, młodszą osobą, czy starszą, to każdy z nas ma. Mamy takie uśpione instynkty. Czasami oczywiście możemy je jakby wywołać. Samoczynnie albo, nie wiem, trenując, pracując nad tym, i to właśnie chociażby w sporcie, tak jak u nas były te face-offs, było widać o złość sportową, i myślę, że to też był ten proces, który to wywoływał, chociaż w życiu codziennym na nie... Tak, ale właśnie najgorsze w tym życiu codziennym jest to, że nie masz tej adrenaliny i że trzeba robić te zadanka. Jak nie masz tej adrenaliny, nie jesteś taka spompowana, to nagle się okazuje, że kurde, może to zadanie zrobię za dwie godziny, a może to zrobię, a może dzisiaj nie zrobię tych ćwiczeń na barki i to się tak nawarstwia, nawarstwia, nawarstwia i człowiek zaczyna być zbyt frustrowany czymś takim. A, no ale ja chwyciłam jakąś książkę o marketingu o, o tym połykaniu żab, pewnie to, to wiesz, tak, że y, jest taka podstawa, że zawsze mamy, jak mamy dzień, to że powinniśmy te duże żaby połknąć jako pierwsze czyli te najtrudniejsze zadania, jako pierwsze, żeby później jednak schodzić z tego w, w, w ciągu dnia. Ale ja taka jestem i ja zawsze taka byłam. I, I, i robię to rzeczywiście? Robię, robię to. I jak ja, ja tą książkę przeczytałam w trzy minuty, bo te książki motywacyjne nie są dla mnie, bo ja przejrzałam, no dobra, wiem to, no to trochę szkoda czasu na czytanie książki, bo pomimo, że ona jest bardzo cienka, mhm. to, to szkoda czasu, bo jednak, jednak to wiem, ja raczej potrzebuję już takiej wiedzy, która bar, u, u, bardziej zaawansowana. Uważam, że to za zaawansowane, bo jednak te, te... Ja mam te cechy, te dobre nawyki, tę e, dyscyplinę. Ja to wszystko, to wszystko znam. Raczej już taka merytoryka powinna tutaj mocniejsza wejść i uporządkowanie tego, bo jestem jakimś chaosem. Ale próbuję tego nauczyć mojego siostrzeńca, bo on czeka do końca dnia, aż mama wróci z pracy i pomoże mu w lekcjach. Chociaż on jest kumatym gościem i żeby mógł to wcześniej zrobić. on wie: Zobacz, gościu, mama wróci z pracy, też jest zmęczona, tak jak ty jesteś zmęczony po całym dniu w szkole, po zajęciach sportowych, po angielskim, ale jakbyś połknął te duże żaby wcześniej. Ty siadasz wieczorem i grasz w sobie fifkę, a ty się złościsz na mamę, że nie możesz pograć w fifę, bo musisz odrabiać lekcje. I ja mu daję taki bardzo prosty przykład, chociaż on tego nie kuma, dlatego moi drodzy, jeżeli gracie w tą fifkę, teraz jakoś inaczej nazywa się ta gra. Ja nie mam pojęcia, ja nie gram w tam, coś tam, przez, przez, przez. W każdym razie gry w piłkę nożną. I... Tak, ale chodzi o to, że moi drodzy, połykajmy te duże żaby jako pierwsze, że nie bójmy się stawić czoła tym najtrudniejszym zadaniom, bo później nam będzie tylko, tylko łatwiej. Tak jak ja zawsze mówiłam w sporcie, jeżeli ty potrafisz się mierzyć sam, sama ze sobą, Tobie nie będą straszne te, nie wiem, te wyzwania, które masz w codziennej pracy czy w codziennym życiu, bo one może nie będą łatwiejsze, ale będziesz miał już, miała ten nawyk, żeby faktycznie te zadania wykonać szybciej. I, bardziej I nie zastanawiać się nad tym, żeby się tak. za nich zabrać, tylko po prostu się po za prostu nie zabrać. I to jest jedna rzecz, o, o której chciałem cię z tą porozmawiać właśnie, bo wspominałaś o tym w naszym poprzednim podcaście, jeśli dobrze pamiętam, że sport pomaga ci przezwyciężać jakieś trudne chwile w życiu. I zastanawiałem się, czy to wynika z tego, że naucz, miałaś te takie ciężkie cięcia wagi, że miałaś ciężkie walki, i później jak masz jakąś trudną sytuację życiową, to myślisz sobie, dobra, przeszłam przez tamto, to teraz przez to też przejdę? Czy to raczej wynika z tego, że już masz taki nawyk, że masz to wgrane w głowę? Mam ten nawyk I to się zaczęło w ogóle na początku mojej kariery, bo ja się zakochałam w sztukach walk właśnie, e, właśnie dlatego, że ja musiałam stawiać czoła sama sobie, swoim limitom każdego dnia. I też innym ludziom. Ja o tym opowiadam, że jak ja widziałam ludzi, czemu, że oni przestawali ćwiczyć, bo o, już nie mogę oddychać, o za dużo potu, o za dużo krwi, to ja mówię. Okej, okay, ale myślę, że chociaż jedno powtórzę, nie możesz jeszcze jedno zrobić, a później nagle zrobisz kolejne. Tak jak był u ciebie Jakub Kupkowski, tak? Jak, uh -huh. e, Solsztyna. Bartek Kupkowski. Bartek, ja cały czas po, mówię podczas, na... podczas podcastu to Bartek. jest normalne, nie przejmuj tak. się. E, e, bardzo przepraszam. E, ale to, co on powiedział, że on miał, wiesz tam przepłynąć czy pobiegać trochę, tak? I później. On nagle to jeszcze jeden więcej, jeszcze jeden więcej, jeszcze jeden więcej i się stworzyła z tego taka wielka kula śnieżna, nie? a miała być tylko kulka śnieżna. I to jest coś pięknego i my się powinniśmy tym wszystkim sami e, nakręcać, właśnie. I ja to od zawsze miałam i właśnie sportu mnie to spowodował, że ja, że chciałam zawsze więcej i więcej. I uwierzcie mi, że to jedno powtórzenie dla wielu będzie także. O, ono nie, nie wniesie nic do mojego życia, do mojej kariery sportowej czy naukowej. Nie, wniesie. Jak to nic nie wniesie? Bardzo właśnie. dużo wniesie. Oczywiście, że wniesie. Bo, słuchajcie, jest taka książka mówiąca właśnie o, tej, o tych 10 tysiącach godzin wyrobionych, żeby dojść do jakiejś perfekcji. Ja się z tym zgodzę, ale właśnie czym szybciej to zrobicie... Tym szyb, czym, czym, czym częściej będziecie nabierać tego dobrego nawyku jednego powtórzenia więcej w codziennych zachowaniach i czynnościach życiowych yy, i zawodowych, tym szybciej dojdziecie do tej, yy, do tej jej perfekcji. Chociaż mówię, my nigdy nie będziemy perfekcyjni, bo yy, to jest takie złudne, yy, ale każdy dzień będzie właśnie możliwość dążenia do, do tej perfekcji, której i tak nigdy nie osiągniemy. Także to jest taka never ending story. Tak i to jedno więcej powtórzenie zawsze jest też w. A jaka satysfakcja? W relacji z innym człowiekiem, tak. bo ty rywalizujesz z innym zawodnikiem. I teraz jak zrobisz jedno powtórzenie więcej, to jest szansa, że tamten zawodnik nie zrobił tego jednego tak. powtórzenia więcej. I może nawet to będzie świadczyło o tym, że będziesz w stanie wygrać walkę. Tak jest. O, więc to jest, nie, ja nie widziałam wiem. wiele takich, takich walki. Nie wiem, czy o tym mówiłem. Ale chociażby e, Uzman, Kamaru Usman i Leon Edwards, walka Uzman jest. E, pierwsza czy druga? E, pierwsza. Mhm. Uzman jest mistrzem. E, ka, e, I, I wygrywa walkę, tak. Wygrywa walkę oczywiście, piąta runda, Leon Edwards y, zadaje kopnięcie na głowę, high kick, Usman pada i zobaczcie, gdyby zwątpił, a była już, byli już po 20 przechodzą. minutach walki i zostało mu 5 minut, czyli została mu jedna piąta tego czasu do wykorzystania jeszcze. I słuchajcie, zrobił to. Po prostu mówi tak, kopnę teraz. bum. I, i oczywiście tam wiele trenował. składowych Trenował to. Było wiele, wiele składowych. Yy i on to zrobił i słuchajcie ja zawsze mówię ludziom żeby walczyli do końca bo nie wiemy co jest tak naprawdę za rogiem nie wiemy co jest co nas czeka co na nas czeka z kolejnym zadanym ciosem nuż ten, ten zawodnik taki twardy tak. jak Kamaru Usman, tak. zacznie się trochę wycofywać. Tak. Nawet on się czasami zaczyna wycofywać. Ja byłem bardzo zdziwiony w tej drugiej ich walce, że Leon wygrał. Ja spodziewałem się, że przegradę mu walce. Wiesz co, napisałam do Kamaru. W ogóle jestem z niego cholernie dumna za to, jak się pokazał z Cimajewem teraz, a to była short notice fight, czyli walka z, z bardzo krótką... Zdecydowała się gdzieś tak dzień. No. To było kilka dni przed walką i trzymałam I, za i niego trzy kifani, wysz, się tej, pokazał. Tak, w wyżej tej waza. kategorii wagon ale przed tą walką w Londynie, drugą z Leonem Edwarcem, ja do Kamaru napisałam wierz w to A, bo wiem co to znaczy, że bo on myślał, że on był mistrzem i on z tym myślał, wyszedł do tego oktagonu, ale on tak jakby wiedział, że może się wydarzyć na kot. ja byłam w tej totalnie tej samej sytuacji, tak samo było z Adesanią, to samo do niego napisałam on mówi wierzę, ja mówię uwierz w to naprawdę bo ja wiem, że jesteś gotowy że bardzo tego chcesz i że wierzysz w to, ale uwierz mi, że nie wierzysz jeszcze na 100%. Musisz wyjść i w oktagonie uwierzyć w to, że ty to zrobisz. No i tego nie zrobił. Tam zabrakło, bo on się usrał na, na te sprowadzenia albo że na jeden cios zamiast wyjść i po prostu rozpykać to, tak jak robił to pięknie przez wiele y, długich miesięcy, jak zdominował tą dywizję i był mistrzem. Mówisz o kamaru teraz. O kamaru mm -hmm. teraz mówię, tak. I y, tego barkowało. Także zawsze jak wam się wydaje, że wierzycie mocno. Ja wam mówię, że możecie wierzyć jeszcze bardziej, a zwycięstwo albo powodzenie tego, co chcecie w życiu osiągnąć, właśnie zależy od tego, jak bardzo mocno wierzycie. I szczęściu trzeba bardzo mocno pomóc. Nie? Szczęście nie jest rozdawane za darmo. Trzeba mu pomóc, i te szczęście otrzyma osoba, która ciężej pracuje. I wiem, i wiem że tak jest. Wiem, że tak jest. Nie zawsze. I przy, przykładem jest tutaj Mateusz Gamrod, w walce z Fizjewem ostatniej. Mateusz nie był zadowolony po zwycięstwie. Nie ja mówię, się, że wygrałeś. Mogłeś być po drugiej stronie. Czyli ty z kontuzją. A Gamer wyszedł do tej walki też z małym urazem, o czym nikt nie wiedział. A możesz o tym mówić? Tak, bo jest już po zabiegu. Właśnie miał wczoraj zabieg, dzisiaj wyszedł ze szpitala. I zobaczcie, dwóch kolesi, on był akurat po operacji fizjew, czyli już wrócił po rekonwalescencji. Mateusz z bolącym kolanem. I on mówi... I, mówię, I wygrałeś. I mówię, zobacz, szczęście przyja lepszym. Tym, którzy ciężej pracują. Przygotowanym. Mhm. Smutny to mógłbyś być, jakbyś był po drugiej stronie. Oczywiście to nie jest zwycięstwo, którego chciałeś, którego my chcieliśmy, ale wygrałeś. I tak jakby przybliżasz się do realizacji swoich marzeń i swoich kolejnych celów. I to jest coś pięknego. Mhm. Czemu nie wzięli Mateusza do walki z Islamem teraz? Bo nie możemy zapominać, że. Sport jest jednym wielkim biznesem i. Um, i A była taka ja myślę, opcja, w ogóle? że. Szejkom, to źle brzmi. Mówię, no departamentowi w Emiratach zależało bardziej, jeszcze bardziej na jeszcze bardziej widowiskowej walce. A wszyscy pamiętamy tą pierwszą walkę Wolkanowskiego i Machaczejewa. Dużo osób mówi, że Wolk wygrał. Tak. No i to nie był czas, chociaż bardzo dużym wyróżnieniem właśnie dla Mateusza było to, że w ogóle został poproszony, żeby być zawodnikiem rezerwowym. I zobaczcie, Mateusz Gamrot, który jest po kampie, bardzo długim kampie, po przygotowaniach, po walce z bardzo trudnym przeciwnikiem, którą szybko wygrał, on powinien pojechać na wakacje, spędzić czas z rodziną, jeść co chce, wypić piwko jedno, drugie, pójść na imprezę, a on, my już tak jakby czuliśmy to i, i mówi, się zgłośmy tą gotowość, to on zamiast odpoczywać, on musiał być trzy tygodnie jeszcze w reżimie treningowym, e też borykał się z tym oraz z kontuzją. W tym reżimie treningowym trzymanie wagi znowu, zbijanie tej wagi i on to zrobił. I należył się dla Mateusza naprawdę ogromne brawa, bo to, co on zrobił przez te ostatnie trzy tygodnie, ja wam powiem, że to daje mu plus 30% mocy do, do tego szczęścia i do tego, że on będzie jeszcze twardszym i lepszym zawodnikiem w kolejnej walce. Tak, żeby przygotowywać się w ten sposób Dobre. do walki, tak właściwie kompletnie bez świadomości, czy wyjdziesz do tej walki tak. w ogóle, czy nie. Czy nie? Tylko, no. no i wiesz, i on ma mental, aśka, ja chcę wygrać pas. A co, jak ja wyjdę do tej walki? Ale tam już jest też biznes i matematyka, i on słuchaj, zestawienie. Ja, ja daję 5% na to, że w ogóle. Daję 95% na to, że nikt nie wypadnie, yy, i zostawiam 5%. Aż tu nagle słuchajcie tydzień przed Galu, czy tam dwa tygodnie wypada e, Oliveira, nie? I ja nagle taka ekscytacja. <laughs> Ja byłem o, mamy walkę. Ja byłem przekonany, że generał... E, no ale u... słuchaj, ale to tak jak powiedziałam, to była matematyka i mówię, też jest ta strona biznesowa, no, siedzę si 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 w biznesie jest już od 10 lat, także widziałam już wiele, wiele takich zmian, wiele takich historii. E... I wiesz, Gadali... ważna była ta gotowość. Gadali z wami w ogóle, czy jak, to, jak wyglądało to? Rozmawialiśmy, jakby nie było pytania o to, czy Mateusz akurat wejdzie, bo nagle po prostu my zobaczyliśmy informację, że to jest, to jest Volk, a ja wiem, że Volk też wyczuwa, jak jesteś Dobrym, jakby kumatem to jest takie ogólnikowe słowo, ale jak jesteś kumatym sportowcem, który wie, jak zagrać też biznesowo, to ja myślę, że Volk wiedział o tym, że coś może się wydarzyć, że może się wydarzyć te 5%, o którym mówię. I. I on był w gotowości, on zgłosił tą gotowość i, i, i wzięli wolka, no bo wiadomo, to podsyciło tych fanów, czyli co? Dla biznesu marketingowo to była, to było takie, to była taka boost. dostawa gazu, taki bóz, który po prostu e, e, spowodował, że ten płomień ekscytacji tą galą, tą walką Tak, e, jeszcze taka jeszcze zmiana w ostatniej tak, chwili, nie? Tak. To, też, to też podsyca um, emocje. Tak, dokładnie. Także tak to wyglądało, ale y, Mateusz Gamrod y, y, sam powiedział po powrocie, że widzi jak taka decyzja, której się zastanawiał się czy zrobić, czy nie, wpłynęła korzystnie na jego wizerunek w ogóle w UFC. Nie tylko ze strony kibiców, zawodników, ale też włodarzy, także to mu tylko pomoże. Ktoś mu coś powiedział? Coś, coś zdradzał? Że, yy. że wyrazili jakiś szacunek? Że... No nie, tak, oczywiście. No, te, teraz Mateusz wiesz, ma przed sobą kolejnych pięciu zawodników w tej dywizji yy, i wiesz. Kolejne kroki trzeba robić, rozwijać i robić kolejne kroki, bo ja to też Matiemu powiedziałam, że przed nim stoją świetni, świetni zawodnicy, świetni jak oni, świetni stójkowicze, tak jak oni świetni w zapasach, także wiemy, że tutaj jest cały czas pole do rozwoju. Najgorszą sytuacją jest to, gdy zawodnik jest dobry, doskonały. Ale nie ma możliwości, nie ma polar, nie ma możliwości do rozwoju, a Mateusz nadal ma możliwość rozwoju, tak Przecież on może nigdy, być nie ma, lepszy. nigdy nie mam braku możliwości rozwoju. Tak, ale ja tu mówię o tym, że niektórzy już jednak wiesz, są tak dobrze stójkowo, zapas, zapaśniczo, że są taki tacy tacy kompletni. No oczywiście cały czas jest możliwość tego rozwoju, ale że ci zawodnicy tego nie widzą. I oni są jednak tacy sami, wiesz, a tu jednak Mateusz ma jeszcze, jeszcze dużo do udowodnienia. Ale to tylko spowoduje, że on będzie nieprzewidywalny, bo czym on będzie lepszy w stójce, tym będzie bardziej nieprzewidywalny, będzie zaskakiwał swoich przeciwników i piął się w tej, w tej drabince. Bo, te, bo teraz oni wszyscy spodziewają się, że po prostu skoczy na, jedną, skoczy na jedną nogę i będzie próbował obalić. Jakby no, no był nie, dobry, tak. w sto, dobry w stójce, to by nagle byli zaskoczeni. Tak. Ja myślę, że gdyby ta jego ostatnia walka potrwała dłużej, zobaczylibyście, jak Mateusz Gamrot rozwinął się w ostatnich miesiącach. Ten człowiek. Ten chłopak, on nie wraca po kampie i tak jak mówię o tych wakacjach, on weźmie czas dla siebie, dla rodziny, ale on wskakuje od razu do klubu. On jeździ po miejscach. Bardzo dużo właśnie stawia na tą stójkę, także ja się nie mogę doczekać, bo myślę, że dzieli nas, nas 12-15 miesięcy od momentu, kiedy będzie walczył kiedy o Mateusz będzie walczył o tytuł mistrzowski. Jak go widzisz? My domyślam się, że będzie walczył z islamem. Tak strzelam. Jak, jak, jak ja jak... myślę, że po tym, jak zobaczyłam ostatnią walkę islama, w ogóle niesamowity progres, to co on zrobił. Wow. Właśnie to, co mówili komentatorzy, że zapomnieliśmy o tym, jak doskonałym kickboxerem jest Machaczajew, Bo my oceniamy Mahaczajewa poprzez pryzmat Kabiba, wspaniałego zapasiora, zapaśnika, ale Machaczajew naprawdę jest doskonałym kickboxerem. I to, jak był konsekwentny z tymi kopnięciami od pierwszych sekund w walce. I, i nie na głowę, tylko na żebra, co? Tak. I tak. później, go, później go złapał w głowę i to e, idealnie się Ale wiesz, nad co ręką. ja czuję, że e, Mahaczajew zrobi jedną walkę, nie wiem czemu tak czuję, jedną, dwie walki i podejdzie odejdzie na emeryturę. Tak czuję. Jakiekolwiek są przesłanki do tego? Czy nie, był... w ogóle, ale ja tak poczułam ostatnio, wiesz? Że jednak ta, tak poczułam, że ta walka Mateusza będzie, będzie z innym mistrzem. Ale hmm. nie wiem czemu tak. Po prostu miałam takie odczucie, Pewnie mylne. To jest moja predykcja teraz. Ale mam, naprawdę mamy Jestem, mam takie. Wiesz, czasami myślisz o czymś i czujesz jakąś mocniejszą, bądź lżejszą pewność. emocję mhm. i pewność. Ja tak, ja tak czuję, no. mhm. także tak. Czyli mówisz, że Kamaru versus Kamzat. Ja byłem trochę zawiedziony. Ja miałem wrażenie, że on się poddał podczas tej walki. Nie byłaś, nie miałaś czegoś takiego? maru. Mhm. Myślę, że trochę taki. tak. I boję się, nie Sama to, bo, pierwsza runda. Że skończył się i na przykład jestem dumna z tego, jak się pokazał. Nie do końca tak, jak powinien. Nie zapominajmy, że Usman jest również zapaśnikiem. On trenował te amerykańskie zapasy, bo był chyba w koledżu, czy, czy w innych szkołach. I wiesz, jednak tu były zapasy versus zapasy. Chociaż Uzman naprawdę potrafi uwalić kilku gości, ale tak jakby po tej, po tej przygranej i ja wiem, jak, wiem, wiem, że tak jest, tracisz tą pewność siebie, tracisz nagle ten, ten cały. Wiarę w siebie, że to, jesteś nie... to, Że jesteś jednak w tym, w tym topie. I to, to jednak te, 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 te nokauty zabierają troszeczkę duszy. Oczywiście są osoby, które wracają, ale jednak trochę to, to zabiera, ale y, ponownie, Uzman nie ma już nic. Do nie musi nic udowadniać. Był mistrzem naprawdę przez długi czas, zdominował tą dywizję i to jest coś pięknego, ale na pewno te, te will, tak zwane ta chęć nadal w nim jest. I e, Majew, no ta walka, to jest jedna z takich walk, e, e, na którą wszyscy ostrzyli zęby, bo Chimaev dawno nie walczył, e, etc., etc. I jest taki rozhypowany, co wszyscy e, A jednak ciekawi. ta walka była tylko, tylko okej okay walką, nie? Także myślę, że fani mogli być nawet troszeczkę zawiedzieni tą walką. Ale Uzman miał fajne przebłyski w tej walce. Słuchaj, miał, miał, miał. Tak, ale jak pierwszą walkę całą przeleżał jednocześnie jest fajterem, który ma tak. najwyższą obronę tak. powaleń. Jednocześnie... A tutaj nagle był zgnieciony i to jest jedna z tych walk, która nie powinna nigdy być zakontraktowana na trzy rundy, a na pięć. Mhm. Nawet on, on też się skończyła w pierwszej rundzie. Ale to jest walka, która powinna być zakontraktowana na pięć i ja też byłam taką zawodniczką. Mhm. Czyli lepiej ci się walczyło pięć Totalnie. Hmm. Totalnie inaczej. I to nie jest tak, że nagle wychodzisz do pierwszej rundy, czy drugiej i byłam bardziej ostrożna, bo ja się rozkręcałam, ale to tak jakby ten głód chyba tej walki, tej wojny, on powodował, że ja tak, daj mi więcej, nie? To tak jak coś robię teraz w życiu, albo mam jakąś nową pasję, albo cokolwiek, mam jakiś cel nowy określony. Czym głębiej idę w las, tym jestem bardziej podekscytowana tym. Mhm. To jest Czyli, a to nie jest tak, że nie powinno się w ten sposób myśleć, i że to jest niebezpieczne. Myśleć, że okej, okay, dobra, czwarta, piąta runda, bo to, tam będę dominować? że to jest, że to jest, to że to jest po... niebezpieczne, bo jeżeli przewalisz trzy, trzy rundy, to nie odrobisz tego w czwartej piątej. musisz liczyć na nokaut, a wtedy myślisz o nokaucie albo poddaniu i się blokujesz, bo jesteś nastawiony tylko na to. I to zrobił Uzman w drugiej walce z Leonem Edwardcem uwalił mm. się na te, chciał mu udowodnić, no to ja cię uwalę, ty mnie uwalisz, ja ciebie uwalę, tam nie będę sprowadzenia, ale mu to wcale nie poszło. Czas leciał na jego, na jego niekorzyść i ja to powtarzam zawodnikom, którzy są kilka dni przed walką, słuchaj, za trzy dni walka. Ta walka trwa 15 albo 25 minut. Ja wiem, że jest jeszcze trochę czasu, że tam wyjdziesz i ten, tylko pomyśl, że jesteśmy trzy dni przed walką. Za chwilę będą 3 dni po walce, 3 miesiące po walce i 3 lata po tej walce. Mhm. I to od Ciebie zależy, jak ta walka zostanie zapamiętana. Czy za 3 tygodnie, za 3 miesiące, za 3 lata ludzie będą ją pamiętać, czy to będzie tylko jedna z kolejnych walk. Także jeżeli już tam jesteś, ta sekunda ma się wydłużyć do wieczności. Każda kolejna ma być wiecznością i masz ją zaznaczać tak, jakby właśnie to była wieczność, że ty, nie wiem, syzyfowo, syzyf, syzyfową pracą wpychasz ten kamień na samą górę. Właśnie ma tak wyglądać każda sekunda tej walki. Hmm. Myślę, że tak się Bo ty dokoc... zawsze myślisz, że masz czas, że o, mam jeszcze trzy minuty, mam dwie minuty. Gucio, prawda, jest 50-50 i co? Kto wygra? No lepszy wygra, ten, co ma więcej, więcej szczęścia, nie? Ten, co ma więcej szczęścia, czasami trafisz na jakichś dziwnych sędziów i oni i tak przesędzają. To, to jest by... notoryczne. W ogóle, wiecie, komisja z Nevady, z Las Vegas jest komisją, która najdłużej sędziuje te walki, bo stamtąd jest UFC, najwięcej gal, bo, bo, bo w sumie to tam powstało wszystko. A, a Myślę, że ta komisja jest przesta przestarzała pod mm. wieloma względami e, i powinna zostać wymieniona, ale ja wiem, że UFC poczyniło kroki e, w szkoleniu sędziów e, komisji w ogóle. Całej. Ale oni cały czas strasznie narzekają na tych sędziów tak. no, i na doktorów, tak samo, że doktorzy przerywają walki za wcześnie tak. albo za późno. Tak. No, więc to jest notorycznie. Co myślisz o tym, że wycofali e, us e, Usada, to się nazywa? Tak, dzisiaj usłyszałam, że, że będzie jakaś agencja antydopingowa z NBA. Aha, czyli coś będzie. Coś dzisiaj usłyszałam, że UFC chce stworzyć swoją. Mm, wiesz, co. Jest nie... mi przykro, ale się cieszę, że nie mam mnie w tym, w tym już, bo ja zawsze byłam za czystym sportem, a wiem, że zaczną się, zaczną się machlojki i w ogóle sytuacja z Robertem Karasiem, którego serdecznie pozdrawiam i trzymam kciuki nie mogę się doczekać, co kolejnego e, nam zafunduje. Byłem ty o tyle, żeby tutaj przeszedł i uciekł na, na wyjazd. Już byliśmy umówieni. Naprawdę? No. przyjdzie. Na pewno Robert, wpadnie. Jak się już umówił ze mną, to przyjdzie. Dobrze, ale wiesz, co, tam była sytuacja, wszyscy biorą. Cholera, cholera jasna nie wszyscy biorą i strasznie mi się nóż w kieszeni otwierał, jak słyszałam, wszyscy biorą. Aga za wojska, kobuś za wojska strasznie z tym walczyła. I mówię, stara szkoda, 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 szkoda Twojej energii. Nie? Tym bardziej, że jest teraz w stanie błogosławionym, strasznie mnie to jara, ale wszyscy biorą. No nie, ja jestem przykładem sportowca, Czystego sportowca, między innymi dlatego powstała linia moich suplementów, o której już wtedy rozmawialiśmy, ale tak, możesz osiągnąć olbrzymie, największe sukcesy sportowe i utrzymać je przez długi czas, e, będąc czystym sportowcem. Niech Niech życie i sport będzie twoim dopingiem. Kiedyś 100% i endorfina mieli takie, takie motto Ćpaj sport. I ja to często mówiłam, chociaż ktoś mi kiedyś powiedział, ktoś mi bliski, wiesz co Asia, nie każdy to rozumie. Jak mówisz Ćpaj sport, to trochę tak pokazujesz taką, wiesz, taką... Taką blokerską trochę, blokerską mowę, slangową mowę, ale z drugiej strony jest to bardzo wyraźne. I no. wywodzisz się z takiego środowiska. Ja tak samo ostatnio... Ale widzę, to nic nie jak, szkodzi. Właśnie wiem i ostatnio mi A piszą... coś dumnego. Piszą mi komentarze, że nie powinienem przeklinać, bo X powinienem, X sz powinienem szanować swoich odbiorców. Ja się wywodzę z takiego środowiska. Jak ja tutaj rozmawiam z jakimś doktorem, przestajemy nagrywać i ten doktor zaczyna bluzgać po nagraniu, bo taki jest normalnie, to ja się czuję taki... Uff, jest normalny. No, jest normalny. No. Ja też to mam często i <laughs> lubię to. Lubię, jak czas Czasami ktoś wrzuci coś. Nie ma nic z tym złego. Ale o tym ocenianiu w ogóle też chciałam sobie porozmawiać, bo jesteśmy chwilę po wyborach mm -hmm. e, i to, to było straszne. Co to znaczy? Bo, wiesz, to ja zachowałam screeny i chciałam tobie je pokazać, w ogóle chciałam poruszyć ten temat. Moi drodzy, to, że ktoś myśli inaczej, nie czyni go gorszym człowiekiem. Mm -hmm. Otrzymałam wiadomość jednego dnia i tak, widać, że jesteś. Partia, która przegrała, znaczy wygrała, ale przegrała już i nie będzie, była partia, że jesteś za nimi co? Smarują ci pewnie. Eee, no tak, nie wesprzesz nawet kobiet na wybory, ni nic i coś tam, A ja tak uff, bądź cicho, nie? Wy czemu tak uważasz? Coś tam, coś tam, coś tam. Nie znasz moich poglądów, nie zapytałeś, tylko już mnie oceniłeś od góry. Słuchaj, ja zaraz dostaję na drugi dzień wiadomość i wiesz. Eee, tak. A, bo wrzuciłam post, że byłam z siostrami na wyborach i że bardzo miło zobaczyć tak dużą frekwencję kobiet. Mówi tak, ty jesteś z tej lewicy, ty jesteś taka, siaka owaka, usuń ten post, ty brudna, taka, siaka owaka, A mówię, ale o co ci chodzi? Bo napisałaś kobiety na wybory, że kobiet na wybory, I ja mówię, i czemu już to od razu przyciągasz właśnie do, do tej części. Mówię, nie zapytałeś mnie znowu o moje poglądy, nie wiesz, na kogo zagłosowałam, cholera jasna. I znowu to jest złe. I wiesz, miałam tak, mówię, ojejku, jacy to, to, to źli ludzie i znowu z tej strony źli ludzie. I kurczę, nie możesz mieć swojego stanowiska. Możesz myśleć. Powinniśmy czego... świętować to właśnie, jak to ostatnio mówiłam z książki Zielony Świata, że jesteśmy tak różnorodni, że różnorodnie myślimy. Inaczej wyglądamy, inne mamy nawyki, gesty, wszystko. Celebrujmy tą różnorodność. Ale cholera jasna, dajmy sobie. Przestrzeń. Przestrzeń. To jest, to jest mega ważne, nie? Mhm. Straszny straszny podział, chociaż wiadomo, że jak jest podział, to jest łatwiej nami manipulować. I mam nadzieję, że tego nie będzie, że będzie tego coraz mniej. Ale kochani, zacznijmy te zmiany, cholera jasna, od siebie. No. Nie, nie powodujmy tego, nie. Widzisz, rozmawiasz ze mną o polityce. Ostatnio, jak rozmawialiśmy przez SMSy, czytam na Instagramach, to mówiłaś, że o polityce i religii się nie rozmawia. Ja bym taki zdziwiony: jak się nie rozmawia o polityce i religii? No Rozmawia się, rozmawia. rozmawia się, ale jeśli ma się, daje się no, tak. człowiek. Rozmawialiśmy przy... o, o religii, jak życiłeś się, dobra, nie, nie mówiłem. o tym. Nie, <laughs> nie, o, ja tym. Mówię. nie, nie mówię o tym. Nie mów o tym. Ale zaskoczyłeś mnie, dobra. <laughs> ja sobie... Ale profilowo mi pasowałeś, dobra, nie mów o tym. Nie, nie mów o tym, bo to będzie źle, to zostanie wyciągnięte. <laughs> Została, została Ale dzień. ludzie wiedzą pewnie o co chodzi. Wiedzą, ci, co chodzi. Ci, 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 co obserwują mnie na, inst na Instagramach. Uh, rozmawialiśmy wcześniej o polityce. Mów, próbuję wrócić do wątku, który mieliśmy mi wcześniej. Um, o co chciałem cię zapytać. O tych... Y nie, religia, e, poglądy, przekleństwa. O przekleństwach mówiliśmy. Kurde, tak. już chyba nie wrócę do tego. Chyba o przekleństwach, że ktoś do ciebie pisał, że, e, że, że, że przeklinasz, że tak nie powinno być. No i że jesteśmy z tej, że jesteśmy z blokowisk, no tak zostaliśmy wychowani. No. Ja poszłam poszłam. O dopingu chciałem. O dopingu też, dobrze. Ale no się wywodzimy z takich z takich środowisk, nie innych i oczywiście jest tutaj dużo pracy, jest możliwość poprawy, aby mówić tą poprawną polszczyzną, która nie jest łatwa, ale to też nie bądźmy skrajni. Widziałam to okay. i lubię to. Ja nie lubię, nie lubię jak mi ludzie wciskają. No, ostatnio ktoś mi powiedział, że nie mówi się do drugiej osoby jesteś śmieszny, tylko mówi się jesteś zabawny. No ja tak sobie pomyślałem, no dobra, ma rację, rzeczywiście mówi się jesteś zabawny, więc zacząłem używać tego jesteś zabawny. To nie działa. Nie, nie, nie czuję się dobrze, jak mówię do kogoś, jesteś zabawny. To mi się wydaje takie on, on. Ja mówię ludziom, jesteś śmieszny. Nie na zasadzie, że go obrażam, bo jest śmieszny. Że to, się że, wygłupiasz. Że, że się no, to jest zabawny. Ale, że tak no, no. ale powiedzieć, że jest zabawny mi nie pasuje. To już jest jakby nie moje. Nie nauczyłem się A mówić. A mi co byś powiedział? Że poprawną polszczyzną? Poprawną polszczyzną, że jesteś zabawna. Nie że jesteś śmieszna. No nie mówimy o zabawnej. Myślałam, że powiesz, że jesteś zajebista, albo nie jesteś zajebista, albo jesteś, jesteś naprawdę e, sympatyczną laską. Um, Spójrzcie <noise> na we... pierwszą randkę, jaka była sympatyczna, to jest najgorsze, co może być. To wiem, co, to wiem, co, ci, to wiem co ci powiedzieć. E, ty, ty w takim razie jesteś, i to i tak chciałem Ci powiedzieć. Bo przede wszystkim chciałem Ci podziękować za to, jaka jesteś. Bo to Czekajcie, jest... przygotujcie się na to, bo będzie strzał. Będzie e, nokaut na żywo. Nie będzie żadnego nokautu. E, za to, jaka jesteś, za to, że mi pomagasz. I przede wszystkim, co, było dla, co jest dla mnie najfajniejsze, to, że ty się w ogóle nie szczepiasz. I to jest w tobie bardzo fajne, że są ludzie, którzy wyślą mi na przykład: Ej, chcesz porozmawiać z taką osobą? I ja napiszę: No, akurat z tą osobą nie chcę gadać. I oni już wtedy: Dobra, już nigdy więcej nie napiszę, tutaj się chowam. Albo Przemek, Czy ja mogę ci zaproponować jakiegoś gościa? A ty no, masz to totalnie to, to, nie wdupię, ty do mnie piszesz. Chcesz gadać z tym? Ja mówię: Nie w tymi. mój profil. Tak nie masz żadnego to, to... problemu, później piszesz mi coś innego, czasami ci nie odpiszę, czasami ty mi nie odpiszesz i nic się nie dzieje, po prostu jesteś normalna, jesteś sobą i to jest super. I to mi się hmm. bardzo podoba, więc jak pytasz tak mnie, co jest. ja cię mogę powiedzieć, to to jest coś, co no, tak pisam, chciałem ci powiedzieć. Pocisk. To nie po żaden pocisk, o co ci chodzi. Dobra, wracamy do, do, do pingu. Mhm. I dlaczego powiedziałeś, że będą machlajki? Bo ludzie lubią drogę na skróty, mhm. a nie ma złotej recepty na sukces. Nie ma drogi na skróty. O, y, może jest droga na skróty, ale ona nie będzie trwała tak długo jak ta dłuższa droga. I te przygotowanie, wejście na te base campy i finalny atak szczytowy tego, co chcemy osiągnąć. I ludzie lubią. Mm. To nie jest tak, że oni będą przygotowali się dokładnie tak samo, tylko wszyscy będą na sterydach. Tak, ale będą przygotowywać się, trenować. Mocniej albo łatwiej, bo sterydy nie dają ci niezniszczalności. Nie powodują, że jesteś super hero. Powodują, że lepiej się regenerujesz. Co jest bardzo kluczowe w przygotowaniach. Bo ja trenując 3 miesiące do walki, ja nie spałam, bardzo mało spałam. Wiadomo, sen to jest najlepsza regeneracja. Śpisz po 11 godzin. Chciałabym spać chociaż po 8 godzin. I słuchaj... To jest, o, chodzi o tą regenerację. Ja bym chciała, to znaczy, chciałabym, chciałabym, nie chciała. No, no, to ktoś powie, no to bierz. No, ale nie. Bierz, w połowie kampu ja naprawdę miałam takie, zastanawiałam się, to już. Ciacha mnie deprecha, chociaż to chyba nie jest tak, bo nie miałam siły, miałam dołka, no miałam jak... dołek, dołek psychiczny, bo byłam tak przemęczona i obolała, że nie chciałam wstać do gymu, a musiałam iść, do, do, do... I musiałam iść na trening. Po prostu musiałam, bo wiedziałam, że jak nie zrobię tego kolejnego powtórzenia, to będzie cholerne fiasko nie? no i ludzie się będą lepiej regenerować i będą bardziej wydajni. Ten trening mm -hmm. będzie lepszy. Nie mogłaś spać przez to, że byłaś taka wystrzelona? Adre Adrenalina? Tak. I to, to ja w ogóle nie trenuję. Chodzę, czasami zrobię jakiś lekki trening o ósmej czy ten. Już jak mi ambicja, że wracam z trasy czy coś. Ostatnio też wróciłam do domu, poszłam na orbitrek do mojej, 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 mojej kanciapy ogrodowej, bo tam sobie zrobiłam siłkę. Um, poszłam na trening dość późny, ale ja wiem, że gdybym miała zrobić trening około dziewiętnasta 19:30 i skończyć go o 2:30, o pierwszej Ja później mam nie śpię do pierwszej, ale to jest normalne, bo nasz organizm potrzebuje troszeczkę czasu. My wiemy, że skończyliśmy trening, ale nasz organizm jeszcze się uspokaja bardzo bardzo długo. Jak ja sobie słuchałem podcastów o MMA, to właśnie ludzie mówili, że oni się dziwią, że nie można brać sterydów, że uważają, że to było lepsze, że ludzie by się lepiej regenerowali, byliby zdrowsi dzięki mm. temu, że nie. Tylko że to widzisz, nie... co jest dawką dozwoloną? Hmm, to jest pod znakiem zapytania, bo ludzie zaraz tak. na pewno będą ci co będą Ile ładowali. Nie wiem, wiesz, nie wiem. tak jak mówiliśmy o tym o tym kieliszku, wiesz, na leweczki od babci, nie? Tylko ile to jest wystarczająco? Kieliszek dla zdrowotności, chociaż żadna dawka alkoholu podobno nie jest, nie jest dobra, jest, jest trucizną, jest, mhm. jest szkodliwa. Czy butelka, nie? No to, to, to tak samo by było ze, stery, ze sterydami, ale ludzie szukają drogi na skróty. Ludzie szukają wszystkiego, co może im pomóc, byle nie ciężka praca. Mhm. A ja uważam, że w tym jest największa e, głębia i że właśnie ta droga, którą musimy przejść, którą jest ciężka praca do osiągnięcia tego, co chcemy, nie tylko w sporcie, we wszystkim w życiu, co robimy. Tak, to, to, jest, to, to mi przyświeca w decyzji, że ja jeszcze nie skoczyłem na żadne sterydy. Bo oczywiście, jak się chodzi na siłownię, to bardzo wiele osób bierze sterydy i bardzo wiele osób mówi, a może wiesz, tutaj te testosteronik, hormon wzrostu, byś sobie wrócił, to byś szybciej rósł, szybciej, szybciej byś się regenerował. Ale ja słucham ludzi, którzy właśnie mówią, ci, co biorą sterydy, to są słobiaki i oni idą na skróty. I, ja się w... I jeśli nie jestem kulturystą i nie to potrzebuję ich przecież. rzeczywiście brać, to... To, co stara... mi najbardziej że mamy tylu pięknych i fajnych dietetyków, dietetyczki, trenerów personalnych na Instagramie. I oni oczywiście chcą, żeby ludzie ćwiczyli, mają duży wpływ, bo już jak masz trenera, to już masz naprawdę plus 50% do, do tego, że ty się bardziej zdyscyplinujesz i ja w to wierzę. Czy masz osobę takiego mentora. Sama to, że z kimś mówię. Ale to... wiesz, wiem, że dużo osób bierze minimalne dawki, nie wiem, hormonu wzrostu. To bardzo pomaga na wygląd, skórę, regenerację. I, i, i to nie jest, nie jest złe i to jest spoko. No, ale z drugiej strony to jest taka hipokryzja, bo my każemy ludziom się męczyć. Nie powiemy im o tym, słuchaj, no bo, bo ty tak fajnie wyglądasz, jak chcę sobie trenować, nie? No ale nie powiesz im, że jednak bierzesz tego hormonu, ale ja tylko trochę biorę. A co to znaczy tylko trochę? Ta osoba nie bierze nic i nie ma możliwości takiej regeneracji i wyglądania tak I ta beauty, osoba nie jak ma, tak. Nie, 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 że świadomości, że... Ja tutaj mam ten problem, nie, mhm. ten ten nie, nie, To jest tak samo jest nie, 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 The Rock nie, mówi, nie, bierze sterydy. Logan Paul ostatnio był publicznie nie, żeby był nie, zapytany, czy bierze sterydy nie, nie, że nie, że nie, nawet nie, jednocześnie nie, 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 bardzo wątpię, że on nie, nie, Trydów. To wolałabym, żeby przyszedł i powiedział, że bierze. Co mnie teraz boli, picie, nie picie alkoholu stało się trochę takie modne, chociaż i tak ludzie, ludzie piją. Super, to jest to, to Ale jest, nie, to ale jest... nie wiemy o tym, że ludzie są, ludzie latają na grzybach. I ostatnio miałam wykład od mojego znajomego o grzybach. Widać, że ty nie bierzesz grzybów i nie braś. No nie brałam i nie będę brała, bo, bo tak mówisz, że to odmienia życie. Ja mówię, I widzisz, a dla mnie to już jest jakaś. Hmm, jakiś doping, jakiś narkotyk. Yy, a znowu... oni ci powiedział, Nie tego, mogę żeby... powiedzieć, bo to jest osoba znana. XD. To jest taki... W sensie rozumiem, że powiedział ci to, wiesz, tam gdzieś, gdzieś yy, w kuluarach. Nie, ale bardzo kuluarach. długo o tym rozmawialiśmy, bo się okazało, że kolega, z którym byłam, też to robi. I ja nie mam nic przeciwko, bo to nie czyni ciebie złym człowiekiem. Ja mam taką sam fajcą, so, ale, ale... że odmienia życie, to to jest mocno przeholowane. Jest... No ale wiesz, yy, no i... I widzisz, i wszyscy teraz się stali modni, i ja nie piję alkoholu, ale wiem, że latają na grzybach. No, dla mnie to jest forma jakiegoś właśnie uzależnienia też, nie? I, i to znowu jest hipokryzja, wiesz? bodźcowanie ludzi, to bym wymieniła na palcach w rąk, rzucała nazwiskami, i to mnie choler boli. Tak hi cholerna hipokryzja, no. To mnie boli w świecie. I ty mówisz, że za tą szczerość mnie cenisz, za tą prawdę. Kurczę, tak jak to wielokrotnie powtarzam, ludzie się boją ludzi szczerych, ale potrzebują ludzi szczerych na tym świecie. Nie ma kręgosłupa moralnego. Dziś człowiek pracuje, i nagle wstaje od stołu i mówi: Co ty robisz? Idę, nie chcę mi się pracować. I to jest przykład tego, jak wygląda dzisiaj podejście w ogóle do życia. Albo jesteś w związku i nagle wstajesz, mówisz: Ja dziś wychodzę. Ja, nie, ja, ja wychodzę, odchodzę sobie. Bez powodu, bez niczego. Oczywiście tam jest wiele powodów zawsze możesz się do tego przygotować, ale rozmawiaj, próbuj, a nie to, że nagle wstajesz, bo takie są czasy. Nie ma tej kultury pracy, co? Ja zresztą sam bardzo, przez bardzo długi czas cierpiałem przez to, że nie miałem takiej kultury pracy. Postrzegałem pracę jako coś negatywnego i że mądrzy ludzie to sobie nie pracują całe życie i walą w chuje i tam zarabiają gdzieś tam jakoś nie wiadomo w jaki sposób i, no. jak, i sobie dają radę. A okazuje się, że tak się jednak nie da. Że jeśli chcesz... staj, to, to, jeżeli ja chcę dużo pracować, a dużo pracuję, niczym nie to złym człowiekiem. I to jest raczej fajne. Ja uważam, Ludzie by chcieli jest... za mnie odpoczywać, ale ja nie chcę odpoczywać i nie będę odpoczywać. Mm -hmm. mm. No. Ja myślę, że kuję to tych ludzi to, że oni jednak przestali. Okej, okay, może z, z, z jakichś potrzeb, zdrowotnych czy coś, jest to totalnie okej, okay. ale czuję też trochę zazdrości bardzo często, że o, ona jeszcze potrafi, nie, jeszcze może. Cholera, jasna, no bo chce. I będziesz mogła do końca twoich, swoich dni tak strzelać. Nie, tego nie, mi nie, życz. Nie, bo nie. A, rozmawialiśmy, czy to jest podcast? O Mój. Nie, nie, ale o tym, co ci mówiłam, o tej motywacji. Roz, wieczorka? Tak. Mhm. Y, pana Wieczorka pozdrawiam serdecznie. Um, Ekspert w Bentleyu tak, chyba tak się a, nazywa. Tak. I zaczęłam tego słuchać. W ogóle przypadkowo puściłam pierwszy tam lepszy odcinek. kliknąłam tam gdzieś po środku listy. I y, 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 Właśnie było o tej motywacji i my mówiliśmy o tym, że, że jednak jestem motywacją. Za dużo się o tym mówi, jak o wychodzeniu ze strefy komfortu, bla, bla, bla. Populistyczne to są takie, tany. chociaż ja w nie bardzo mocno wierzę w te słowa czy te działania, ale pan Wieczorek mówi o, o tej motywacji i mówi, że nie ma czegoś takiego jak motywacja, nie? że jak chcesz mietka, to po prostu jeśli pracujesz na tego mietka, bo jak nie pracujesz, no to nie masz tego mietka. I co tutaj ma motywacja do tego? No, albo to jest proste. Nie ma właśnie tej drogi na skróty, że nie pójdziesz, nie ukradniesz tego mietka, nie będziesz czekać, i że ktoś ci da tego mietka, tylko musisz iść i to zrobić. I to samo w sobie jest tą, ja uważam, tą motywacją, nie? Ale albo z czegoś chcesz i rozkładasz to na czynniki pierwsze, co ja muszę zrobić, żeby nie wiem, to mieć, to kupić, to osiągnąć. I później to robisz. I trzymasz się po prostu planu. Plan się wali. Tak jak życie się wali każdego dnia. Ale ty się adaptujesz do tego i atakujesz to, oczywiście idąc prosto, atakujesz to tak, ale jeżeli coś się wywali, no to czasami musisz zaatakować to pod innym kątem i idziesz dalej, nie? Ja mówię, te problemy, zobaczcie, które rok temu nas przytaczały, przygniatały, one w tym roku w ogóle nie mają znaczenia, nie? Patrzymy mhm. na nie zupełnie inaczej, bo przerobiliśmy to. I... Mamy kolejne problemy, które nas przytaczają jeszcze bardziej niż tamte, ale znowu za rok, za one rok nie będą bę... takie istotne. Więc ale moi za będą znowu kolejne i proszę też będzie się trzeba dostosować. Weźcie to, podnieście tą gardę, zróbcie takiego niewidocznego, niewidoczny punch, rozbijcie tą, 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 tą ścianę, która przed wami stoi i pójdźcie dalej. Bo szkoda tracić na to czas i, czas i energię. Święte słowa, hmm. święte słowa. Tęsknisz za MMA? Tęsknię cholernie za MMA. Ja byłam u ciebie... A, pół roku temu. Pół, pół roku temu, nie półtora roku temu. To ja wróciłam ze Stanów, pamiętam. Mm -hmm. Wróciłam ze Stanów i faktycznie, już wiedziałam, że mam ten stan zapalny w barku i jego dwa miesiące ściągałam i operacja dopiero była w maju, ale ja wtedy wróciłam ze Stanów, ja myślałam, że jeszcze zawalcza, a ja wtedy właśnie już tak się oczyściłam. Chociaż wiecie, co ostatnio palnałam, że ja sobie zrobię prezent na 40. I że zawalczę. Hmm, na czterdziestkę? A to będzie takie błoto już, nie? Takie będzie żałosne. No i plus, Praca, to jest, kiosk... co, im robisz to później, tym to jest bardziej niebezpieczne, nie, co? Oczywiście. No. I... No, tak jak z operacją na kolano wiem, że jak tam masz rozwalony więzadła, czym dłużej czekasz z operacją, bo wiele osób a nic nie robiłam, nic nie robiłem, bo czekałam, e, czekałam, bo mi tak lekarz powiedział czy coś, ale czym dłużej czekasz, tym gorzej dla ciebie. Po prostu ciachnij się i ten. A jak nie, to po prostu nic z tym nie rób. I, I nie mów, że o, miałam, mogłem zrobić operację. I wiem, że to jest takie dziwne, dziwne porównanie, ale to tak wygląda faktycznie, że jak możesz, masz coś zrobić, się do czegoś przygotować o tu i teraz. Mm -hmm. Także tęsknię za MMA, ale cieszę się, że UFC e, powoduje, że tej tęsknoty jest mniej, bo nadal jestem bardzo aktywna. Lecę za chwilę do Nowego Jorku na galę. E, wczoraj w nocy obudzili e, wczoraj, po, po wczorajszej nocy, po nocy obudziliśmy się i usłyszeliśmy, że John Jones dostał z jej nie walczy ze Steepę, mhm. walka, na którą wszyscy czekaliśmy. E, I to ale, podobno ale, 8 miesięcy go nie tam, będzie? No bardzo długo. Także fajne wyróżnienie, że UFC chce, żebym była gościem na takich galach. Ktoś powie, a to tylko gala. Nie. Gala, gale w Madison Square Garden wyprzedają się bardzo szybko. Zawsze to są najfajniejsze karty, jedne z lepszych kart. Mhm. Chociaż teraz nie ma słabych kart w UFC, nawet te fight nighty. Ale bardzo się cieszę, że będę, będę tam gościem i będę miała tą e, ekspozycję. A i Nowy Jork jest piękny przed świętami. Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje.gmail.com dyryopyuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info: do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Počemu ne? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Om, ty wspominałaś, że sama negocjujesz kontrakty i negocjowałaś Negocjowałam, wcześniej. Negocjowałam. Tak. Mhm. Jak ty pracujesz teraz z Mateuszem, to nie negocjujesz? Mm, nie, ale gdzieś mu, gdzieś, mu, gdzieś mu podpowiadam. Ja się cieszę, że Mateusz Gamrot uchronił się przed menadżerami, takimi, którzy na niego czychali, polowali na niego, że menadżerem Mateusza Gamrota, mm, taką osobą pomagającą i wspierającą jest Den Lambert, który jest właścicielem American Top Team. My płacimy, płaciliśmy, ja płaciłam my płacimy 5% dla klubu, bo my nie płacimy, nie płacimy tam za treningi, dla trenerów. My dajemy jakieś tipy później, ale tipy, jak to brzydko brzmi, jakieś może podziękowania, prezenty, pre, prezenty podziękowania, ale klub wypłaca im pieniądze. Mhm. Gdzie w innych klubach to jest tak, że wiesz, trener czuje się menadżerem i trenerem, bierze 20-30%, albo jest właśnie agencja. Ja mam swoją menadżer, jestem w ogóle pod dużą grupą, pod dużą agencją CAA, ale jak ja się z nimi podpisałam, CAA jest w ogóle bardzo znany, stanach, bo mają wielu futbolistów, koszykarzy. Czyli to jest agencja sportowa? Tak, tak, tak. Mhm. Ale ja do nich poszłam już jako doświadczona i dojrzała zawodniczka i oczywiście mówię, no ale co, jeżeli wynegocjujecie mi lepsze pieniądze od tego, co mam, to ja wam zapłacę różnicę od tego. I wiesz, jako duża agencja, korporacja zgodzili się na to. I finalnie ja przez takie pięć lat działań zapłaciłam tylko raz, za ostatnią w sumie walkę, bo ja przed ostatnią walką podpisałam nowy, nowy, nowy kontrakt. Nowy kontrakt, ale Mateusz Gamrot uchronił się przed tym. I Den Lambert też jest osobą, która mi pomagała w negocjacjach. Mówiła mi, co bym mogła też zrobić. Bardziej niż moja, moja moja menadżerka. I to jest coś fajnego, ale też podpowiadam, bo wiesz, wiesz jak jesteś, masz kontrakt na cztery walki, później już podpisujesz te bardziej lukratywne na sześć, bo IFC też chce mieć jakieś bezpieczeństwo. Ale jak masz kontrakt na cztery walki, tak jak Mateusz, no to wiesz, zawsze można już po drugiej walce wygranej negocjować kolejny kontrakt. Czyli tak naprawdę wiesz, jest tam pole do biznesowych jakichś ruchów. Wiesz, tu wygrywasz, tu się pokazujesz, mówisz, no wiesz, tu już byłeś w gotowości, więc dajmy. Mu kolejny kontrakt, nie? Na jakiej podstawie oceniasz, ile zawodnik może zarabiać? Czyli nawet załóżmy, że teraz Mateusz chciałby e, negocjować. Jakieś ceny, to też chodzi o tą wartość marketingową i bardzo dużo osób zarzucało mi to, że ja bardzo dużo robiłam poza oktagonem i uważają w ogóle, że ja zaczęłam przegrywać, bo zaczęłam dużo robić, ale ja zawsze dużo robiłam. I jeżeli ktoś przeanalizuje to, co ja robiłam, jak dysponowałam właśnie tymczasem pracy karierą sportową i karierą pozasportową, to to było to samo. Totalnie to samo, i ja potrafiłam to rozdzielić. E, tylko innym priorytetem był wtedy trening. Mhm. E, a, ale idzie, idzie to jakoś ocenić i mm, wiesz, te płace nie są tam równe, ale właśnie ta wartość, którą masz poza oktagonem, jest, jest równie ważna jak ta, jak ta w oktagonie. Dlatego trzeba w sobie odnaleźć tą nutkę showmana, e, osoby medialnej osoby otwartej, na fanów, na współpracę po to, żeby, żeby dostawać więcej. Chyba się otworzyć po prostu, bo nie trzeba, tak. nie, nie trzeba o tym tak. myśleć o sobie jako o jakimś showmanie, tak. chyba, że robisz tak jak Colby Covington i to jest wtedy podejrzane. No, ale są ludzie, którzy się po prostu otwierają. Kamaru na Myślę, przykład. Myślę, że on w ogóle wygra tą walkę kolejną. Wiesz? Colby? Tak. On teraz z Leonem z... Z... będzie walczył? Tak. Myślisz, że wygra? Myślę, że wygra. Czemu? Mm, bo znam kolbiego, On jest naprawdę dobrym zawodnikiem. Ale z Kamaru przegrywał. Przegrywał, no ale ja myślę, że Kolbi odrobił lekcję, że może wygrać u walkę. Naprawdę. No i teraz ma tych innych trenerów, zobaczymy. Tak. Dawno nie walczył. Tak. No, to, tego, tego nie wiem, ale To jest przykład marketingowego podejścia, że sportowiec. Z dużymi ambicjami był, dobra, ja zawalczę. Ja tak miałam, nie? Ja zawalczę. Ja widzę, jak teraz zawodnicy walczą. Czekają, wiedzą, że mają miejsce swoje, czekają pół roku, rok, ale trenują. To też jest mega ważne, nie? Że oni nie czekają nie robiąc nic, ee, tylko trenują, się przygotowują do tego i też dzięki temu dostają wyższe wynagrodzenie. Bo nie, ja mam swoje miejsce, obiecywaliście mi, ja się tego będę trzymać, nie? Mhm. A jednak byłam tą osobą ambitną inaczej, że chciałam jednak więcej i częściej walczyć, nie? Mateusz Gamrot ma to samo, nie? Że nie chcę czekać. On teraz wrócił i wiesz. I trening. A to nie jest tak, że to lepiej wpływa na twoje wyniki? Jak jesteś cały czas po Oczywiście, prostu? Oczywiście, bo nie ma tej rdzy. Mhm. Mm. Dokładnie, cały czas trenujesz, masz tak. większe doświadczenie. Oczywiście. Dużo lepiej, się, tak. dużo lepiej się czujesz, bo wygra się więcej walk, to masz y, dużo większe poczucie takiej własnej wartości jako zawodnik, dużo łatwiej się kontynuować to tak później. Jest a Kolbiego swojego, swojego czasu chcieli wyrzucić z UFC. On podobno wtedy zmienił personę. Wtedy zaczął się zachowywać w ten sposób, jak się a zachowuje tak, teraz. Ale też coś śmiesznego, czego ludzie nie wiedzą. Kiedyś na recepcji ATT, bo Dan number właściciel American Top Team, jest ogromnym fanem e, wrestlingu takiego, wiesz, tego, tego WWE, ale on ma swoją organizację w ogóle i robi taki mały show i on występuje w ogóle jako persona taka. E, I u nas był na recepcji e, Johnny, Johnny chyba, e, który był jednym z zawodników tej organizacji. I on w ogóle pisał teksty, do tej pory pisze, go widać w ogóle przy Kolbim często. Teraz ma krótsze włosy, mają kucyka wtedy. Kucyk... I słuchaj, on pisał mu teksty Kolbiemu, co mówić. I to można, jeżeli przeanalizujecie konferencje prasowe z Kolbim, że on w pewnym momencie się zamykał, bo on nie wiedział, co powiedzieć. Bo on miał jakieś odpowiedzi napisane, których się uczył, co odpowiedzieć, co zrobić, jak się zachować. Czyli to jest do on tego kreował stopniu. tą personę i tak jak powiedziałeś, on znalazł personę, ale dało mu to większe wpływy. No, i dostał teraz walkopas. Okej, okay, zasłużył sobie na ten walkopas wygrywając przede wszystkim, ale Kolbi jest kreaturą i on wie o tym no i znalazł na to sposób. Ale jest to naprawdę niesmaczny sposób, nie? Te kłamstwo, które wprowadził do, do klubu, tą obłudę, to te cała, zachowania, cała podjudzanie nie? to było bardzo, bardzo, bardzo brzydkie. Wyciąganie brudów tak. z Roną, Mazwidala, No nie. Wiesz, co myślę, że. 80% to jest w ogóle nieprawda, nie? No tak jak że byłam w jego DM-sach, to też. coś takiego też opowiadał? No, że w ogóle go hejtuje, bo, bo, bo on odrzucił hejtujesz? moje zaloty, tak. A to standardowa zagadka ze strony mężczyzn. Ja nie jestem jest. zaskoczony. to jest, a on w ogóle nawet mi wcześniej mówił, to ja mu mówiłam, cześć, kolbi, dzień dobry, nie wiem, czy wiesz, ale jak ktoś przychodzi, to wiesz jak on przychodził na trening, bo czasami mieliśmy trening motoryczny razem, to się mówi, mówi, mówi się cześć, cześć, jestem twoją koleżanką z klubu, to wypada powiedzieć cześć chociaż nie. Był takim trochę zadufanym za w sobie, mm, sobie kolesie. Trenowałaś z nim? W sensie tak, żeby Widziałam, jakieś, jak, jak trenował. on ja bardzo dużo trenował, bardzo mocno trenował. Naprawdę tego, tego, że jest tytanem pracy, nie można mu odebrać. Mhm. No. 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 I szkoda, że wybrał taką drogę, no ale ja. Nie to, że nie neguje, bo neguje, bo, bo był chamski, ale spokon. Ale myślę, że zostanie mistrzem. Też bym się nie zdziwił, się, ale Leon ostatnio bardzo mnie zaskoczył, więc zobaczymy. To, to będzie bardzo ciekawa tak. walka, bardzo ciekawa rozgrywka. Mówiłaś, że jak trenujesz drużycę, to jesteś bardzo agresywna. I tak. jak, jak ja chodzę na co być może to jest, wynika z tego, jak, na jakim poziomie też jestem. Też powiedzieć, że jesteś agresywny. Tak, ale oni mi mówią, że ja nie mogę być taki agresywny, że to jest głupie, że zrobię sobie krzywdę. Musisz krzywdy. flow raczej coś czuć, ale mi bardziej chodzi o to, że o to jak zaczynam, że każdy tak luźno coś no to tam. Okej, okay, mówią... płyniesz, ja też płynę, ale to jest taki, wiesz, hu, 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 wiesz. Szybko. Szybko, mogę, no. Agresywnie. Teraz pewnie będzie ciężko wrócić do tego, chociaż mm, ja powinnam... No, mm, Zuczymy. Ale jestem taka, wiesz, że nie ma takiego. Mnie nauczył taki irański e, trener zapasów, że jak wchodzisz, wiesz, ten clinch jeszcze stojąc, bo albo możesz walkę zacząć, wiesz, taką grapplingową ze, ze stójki takiej już, wiesz, zapaśniczej, to wiesz. On mi mówi: Aśka, ty masz walnąć po prostu tutaj w kark i każdy się dziwi, bo ja wiesz, nagle ich uderzam, ja ich nie biję, wiesz. Zwłaszcza, zwłaszcza ciosem, dziewczyny, czy... co? No a nagle oni wiesz, ćwieka, no ja łapię za tą głowę i się ruszam już. I oni wariują, no bo powinno być piąteczka i tu smyranie się. No nie, ja lubię tak od razu pokazać, hej, to jest mój teren, nie będzie łatwo, nawet jak przegram. Także nie mogę się doczekać, jak pójdziemy na matę. Hej, you, look at me. Ja bym z tobą, ja bym z tobą bardzo chętnie poszedł. Bartek, Bartek Kubkowski mówił, że z trenował. Kuba Kupkowski. Bartek Kubkowski. Tak, trenowaliśmy razem. Tak, więc ja bym z tobą bardzo chętnie poszedł. Jestem ciekawy, co by, co by się działo. Domyślam się, że nie miałbym absolutnie żadnych szans, ale... To... Nie, myślę, że byś miał. Ja nie jestem dobra. Jak to nie, dobra. nie jesteś? Jak to nie jesteś dobra? Nie, nie, jest, okay. nie jesteś przypadką mistrzem świata? No tak, ale wiesz, ale nie jiu -jitsu. A myślisz, że dojdziesz tam tak, tak wysoko w jiu -jitsu? Nie wiem, może... Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy na ile ta ręka mi pozwoli, bo mam naprawdę ograniczoną mobilność i jak mówię, mam nadzieję, że mi to wróci do więcej niż 92, 3, 5, 9, 10, 99 Ale musisz, musisz ćwiczyć. Chciałabym, chciałabym, się, chciałabym się podszkolić. Jest dużo fajnych osób, z którymi można trenować w Polsce. Gordona ostatnio poznałam, w ogóle fajnie, bo poimprezowaliśmy troszeczkę w Vegas. W ogóle spoko, spoko gościu, ciekawa w ogóle persona. Ogromny, Jest ogromny, mega ciekawa persona, on, jego, jego dziewczyna czy narzeczona, super ludzie w ogóle. Także na pewno gdybym się też trenowała, przygotowała, bym pojechała do niego, do klubu. Przecież on by cię po prostu zgniótł, jakby Nie, ale nie. Myślę, że on jest spoko gościem, który wie, jak to przekazać. Ale to w ogóle by nie było, jakkolwiek to nie ma sensu. Ale trenować ci, ale z jego ludźmi, bo tam poziom jest naprawdę wysoki. No, bo z nim trenować to by było. No nie, nie z nim, ale pod jego okiem troszeczkę. Mm -hmm. 25 lat gościu ma, co? Chyba 26 teraz, młodziutki. Tak. No. I takie wyniki, to jest niesamowite, niesamowite, co robi. Ale powiedział, że jest nieporadnym nie, nie dzieckiem we wszystkim innym poza żydziu, że jedyne, co potrafi to no I rzucu. dobrze, ale widać troszeczkę u niego takiego nerdzika, nie? że jest. Jest, jest specyficzny, mhm. ale jest spoko w tym. No, mhm. jeśli jara się Johnem Denacherem, to domyślam się, że jest nerdykiem. Oni tam sobie nerdują pewnie we dwójkę. Tak, tak. Na Instastory wstawiłaś e, ostatnio z Harvard Business Review. Tylko czytałaś jakiś artykuł odnośnie Nike'ów. Czytam, bo studiuję case'y, bo mam zaliczenie za miesiąc. Właśnie. Co, 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 co tam się dzieje? W ogóle Uzman był moją taką motywacją i Francis. Bo zobaczyłam u nich kiedyś zdjęcie, że oni ukończyli Harvard Business School. I to on Ferguson też ostatnio stawiał jakieś rzeczy on, tam. Tak, w ogóle to on jest takim nerdem. On jest ten, to dużo On nie czym, jest szalony? Jest, jest. Ale ja lubiłam jego w ogóle walki kiedyś, no. No walki tam miał niesamowite. No, no, niesamowity gościu. No i podpina te wszystkie wiesz... Łokcie. Anakondy. Łokcie też, ale podpina te wszystkie dużo poddań dużo poddań rękoma robi. Ja to też lubię bardzo. Moje ulubione poddanie to japoński krawat, ale wszystkie Brabocz anakonda to też. Także lubię go, ale ja wtedy tak mówię, wow, to jest to, co ja szukałam gdzieś, szukałam jakiegoś miejsca dla siebie, chciałam się rozwinąć jeszcze, yy, mówię o edukacji yy, no i zobaczyłam to. No i co? Poszłam na całość, napisałam do tej szkoły, napisałam do pani profesor. Zadzwoniłam najpierw do Usmana, pogadaliśmy, yy, napisałam do pani profesor, ona się w ogóle do mnie szybko odezwała i podała mi swój numer, rozmówiłyśmy się. To jest jakiś program na ileś To lat? Ja bym chciała pójść na taki program, który jest w maju czterodniowy, że siedzisz cztery dni właśnie na Harvardzie i dyskutujesz. Mieszają wtedy bodajże... 10 czy 20 sportowców wybierają z całego świata, aplikujesz, jestem właśnie na, na liście oczekujących, ale mam nadzieję, że się dostanę. To trwa 4 dni i siedzisz ze, ze studentami MBA i po prostu odbywasz takie, takie lekcje przez 4 dni, jak normalni studenci, studenci MBA. To ja jestem na takim crossover into business program, czyli który ma mnie przygotować do tego, i pani profesor powiedziała, że żebym zrobiła to. Bo to może mi pomóc wejść na, 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 na ten kurs, na który liczę w maju, pod koniec maja. pod koniec maja. Fajne doświadczenie, słuchaj, krusują ze studentami MBA. -a. W sumie trzy dni temu byłam, we wtorek miałam klasę MBA online. W ogóle niesamowite doświadczenie. Dla mnie te dwa dni na Harvardzie w ogóle pomogły mi otworzyć jeszcze bardziej głowę, to w jaki sposób oni studiują te case'y, jak je rozkładają na czynniki pierwsze. To jak znacie film Piękny Umysł, ten koleś to wszystko rozpisuje to właśnie tak wygląda. Jest kilka tablic, wszystko rozpisują, jakie jest twoje zdanie, pomimo iż ktoś się zgadza z tobą w opinii, ale ma trochę inny pogląd i mówisz: O kurczę, nie widziałam tego z tej strony. I nagle to, to. Wiesz, przerabiasz przeróżne casey, i dla mnie to będzie bardzo pomocne, jako dla przyszłej pani menadżer, ale również dla osoby, która jest brandem sama w sobie i dalszych negocjacjach, bo ja nadal yy, decyduję o tym, jak chcę rozszerzyć portfel swoich działań, możliwości zarobkowania czy rozwoju tych negocjacji kontraktowych, także bardzo to jest otwierające. Poznałam 20, nie, 40 prawie różnych sportowców. Mam mentorów teraz, także mam takie trzy case'y, które studiuję z nimi. Jest czwarty case. Sportowca, który muszę sama opracować i przedstawić, właśnie za miesiąc, jak ja to widzę, czyli rozłożyć na czynniki pierwsze. Kogo wybierasz? Dwayne Wade. To wszyscy dostaliśmy tą całą pracę. Ja mhm. wybrałam Casey, dostaliśmy ze 100 Casesów, ze 100 Casesów mieliśmy wybrać sobie trzy. Ja wybrałam akurat Spotify, Nike i sneakers, grę, jak, jak aplikacja sneakers wpłynęła na w ogóle marketing i działania, działania Nike. No i wybrałam Dwayna. Rock, Lebrona Jamesa i jego hollywoodzkiego biznesu, bo on też jest producentem filmowym i to jest bardzo ciekawe, także mi to bardzo pomaga, bo wiesz, wiadomo Nike, jestem sneakerheadem, jestem w tej grze, w ogóle ja zawsze marzyłam o tym, żeby być sponsorowaną przez Nike i coś, co już się pewnie nigdy nie wydarzy, no zajebiście słusznie, ale mm, ale wiesz, fajnie przerabiać takie casey byłych sportowców, bo to pozwala mi zrozumieć lepiej moją karierę, moją pozycję. Ale pierwsze zdanie, które jest napisane na caseie Dwayne Wade, to jest. To jest to, co mi moja mama powiedziała. Pamiętaj, że tam jest życie poza koszykówką i tam jest życie, moi drodzy, poza tym, co robimy zawodowo. Życie poza MMA, życie poza wieloma aspektami i e, to jest naprawdę e, coś pięknego. Chociaż ja ci powiem, że ja nigdy nie byłam jakąś olbrzymią fanką kobiego. Byłam, ale nie jakąś taką szaloną. Dopóki... Dopóty nie zaczęłam czytać jego książki. E, o, tego o którym, albumu? O którym Kobi mówisz? Kobi yy, 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 Nie. No właśnie. O, powiedziałam Kobi? Tak, powiedziałeś Kobi. Nie. Kobi? Kobi Bryant, o nim mówisz. Tak, tak. Okej, dobra, już yy, Ja tak zwariowałam, nie byłaś yy, fanką yy, Kobe O co chodzi? Yy, nie. I, <laughs> i, I książkę, ten album, w ogóle higiena, którą mieliśmy, dyscyplinę w sobie. Znaczy, wiecie, ktoś powiedział, ona się przyrównuje do, te, do, do takiej osoby, ale ja tam dużo znalazłam ze. S Siebie, nie? To no bo to są te same techniki, tak, aplikowane te w innym obszarze. No działania po no. prostu To było coś niesamowitego. No super, to jest, szkoda, że nie ma go z Po nowy. drugie, uważam, że jak najbardziej możesz się do niego przyrównywać. Też jesteśmy mistrzynią świata. Są no, też ale nie, jest, no. na totalnym szczycie. Nie wiadomo, jak byś się zabierać a, no, a, bo rozmawialiśmy o tych caseach, ale no, to jest, to jest fajne. Także, No, a co ten Harvard Business School? To jest fajne. I wie, wiesz co, ta pani profesor, bo ja wypełniałam tę aplikację. Tak jak mówiliśmy trochę o tym, skąd pochodzimy. I w ogóle ludzie do mnie pisali, jak to Harvard? To, to nie było trudne. Ja też nie jestem studentką, ale aplikowanie na to, to słuchajcie, jakie stanowisko zajmujesz w firmie rodzinnej? Ile zarabia firma rodzinna od YZ milionów do YZ? I ja tego nie miałam, nawet polecajkę miałam wpisać. No ja nie mam zatrudnienia, nie pracuję w marketingu, bo wiesz... Mm, y nie mam osoby, która mnie poleci, że Joanna Jedrzecik jest super pracownicą, stworzyła taki, taki projekt, no co, wpiszę Dejnę, wpiszę moją panią menadżer i mówię do tej pani profesor, pani profesor, ja nie wiem, kogo tu wpisać. Ona mówi, wpisz mnie. Po rozmowie z tobą ja wiem, że jesteś osobą, która powinna tu przyjechać, nie? I ja tak, wiesz, daj mi swój adres, numer telefonu, wpisz mnie, bo oni będą, wiesz, już zobaczą jej nazwisko, to będą wiedzieli, że to jest pani profesor w ogóle stamtąd. Pracuje tam ona 21 lat, jest Holenderką, i wiesz co, ona ściąga różne gwiazdy. Ostatnio był Dawid, David, Beckham. David Beckham, teraz słyszałam, że seria jest zajebista, muszę go obejrzeć, ja też nie ale miał. ściąga wiesz, szefa Formuły 1 z Mercedesa, była jedna z Kardashianek i, i, i pani profesor Anita jest trochę nielubiana na Harvardzie, chociaż jest, musi być szanowana, bo wiesz, ona jest naukowcem, ona pisze te case, ona no jest profesora, to musisz to utrzymać, musisz, wiesz, jakby... Czyli Beś... swoje obowiązki profesorskie. Mm -hmm. mm, ale. Dlaczego jest nielubiona? No bo ściąga ludzi zajebistych, ale ona daje ten ogień studentom, daje możliwość się spotkania studentom, nie wiem, z Davidem Beckhamem, z szefem, z Kardashianką, czy z szefem, yy, wiesz, Mercedesa, yy, z szefem yy, F1, yy, teamu lubiany. Mercedes. I ona jest trochę nielubiana, bo ona robi tą fajną robotę, ale nikt nikomu nie broni robić tej fajnej roboty. W ogóle laska jest super odjechana, bo zawsze jest na czarno ubrana i ma zajebiste kiksy, za każdym razem jakieś świeże w ogóle, najeczkie. Bo... Inne na Adidasa też, ale to jest w niej zajebiste że ona ma ten luz, potrafi słuchać. Jeżeli zgłasza się ten student, ona podchodzi i słucha. A u nas co jest? Ja nie wiem, kiedy ja dla pani znajdę czas. Numer telefonu, proszę dzwonić do rektoratu, może, może mnie pani złapie, a może nie. Wiesz, a tu nagle lecisz na Harvard i laska ma takie podejście, nie? I na jakimś I wiesz co, Kamaru, dzięki za to, nie? Dzięki za to, bo. To on, on, on cię załatwił kontakt? Nie, ja sama napisałam, ale ja się go zapytam, jak to stary zrobić? Ja mówi, Po prostu napisz, tutaj jest ta pani, wiesz, profesor, coś tam. Jak kliknęłam na Instagramie, normalnie do niej napisałam i dęknie. Miałam teraz klasę, to w życiu jeszcze storkę. Dziękuję, że pani pozwoliła mi być na klasie, bo to nie jest tak, że możesz, każdy może być, oglądać online klasy MBA. -a. W ogóle, jak byłam na dwa dni w Bostonie, to odbyłam takie. Dwie, trzy lekcje tak naprawdę. To było, to było super, także fajnie. I tutaj właśnie wracamy do tego szczęścia, na które się pracuje. Co? Nie miałabyś tak. takich możliwości, gdybyś nie robiła całej tej pracy wcześniej. Tak, tak. A i to jest to, co pan wie, wieczorek tak? powiedział o tym, że to jest tak, a ja nie miałam, nie miałem wsparcia. Cholera jasna. Jeżeli jakaś osoba, Właśnie na Instagramie wrzuciła coś i ona ciebie zainspirowała, miałeś już, miałaś tą motywację. Czyli ja miałam tą motywację od kogoś. Czyli nie, nie motywacja, jakby osobę, która mi w tym pomogła. Bo to, tutaj sprzeczne by to było, bo to było, że nie, nie ma tej motywacji. Niby, ale że. Inspiracja. Inspiracja. Czyli jest ta osoba, która miała y, jakiś bodziec i, i wpływ po, na to. Pokazała drogę. Rodzice, którzy są. Rodzice, którzy zaprowadzają dziecko na pierwsze zajęcia. Nie tenisowe czy coś, czy, czy piłki nożnej. To już jest osoba, która ma wpływ na to, jaki ty sukces osiągasz, y, osiągasz w przyszłości. Tak, i jeszcze narzekanie na to, że nie masz wsparcia tak. a jednocześnie. Duży sukces osiągają ludzie tak. gdzieś ze slumsów w Indiach. Oni to Oczywiście. dopiero nie mają wsparcia. Tak. To, jest, to, to jest dopiero trudna sytuacja. My tu w Polsce mamy zajebiście. Tak. Więc tak naprawdę zdecydowane będzie. No większość to osób. jest książka Factfulness, którą polecam przeczytać, która właśnie tak jakby jasno określa, pokazuje to, w jakim przeświadczeniu my żyjemy. Jak jesteśmy bodźcowani negatywnie, jak mówimy, że na świecie jest tak źle i teraz jest tak źle. No cholera, jest, no oni na liczbach to pokazują, że wcale nie jest tak źle, że w Afryce dzieci gudują. Oczywiście to jest straszna tragedia, i są miejsca takie, ale standard, ale poziom lepiej, życia na całym świecie naprawdę się podnosi, co nie zmienia faktu, że dużo innych osób ma dużo gorzej niż my mamy. Słuchałaś tej historii Francisa nie. Naganu? Taki nie. Ja, ja, ja znam, widziałam się z nim wielokrotnie. On ma taką historię Przecież właśnie. Naś... Ma, ma, tak. Oczywiście. To jesteś niesamowitego. W ogóle to, kim on teraz jest, to jest ja myślę, że oni w przyszłości już się mówi, ale oni w przyszłości będzie się mówiła jak o Dwayne'ie da roku. To jest... Myślisz? Myślę, że. Ja myślę, że on trochę przeholował z arogancją. Tak jak go odbieram. Myślisz? Ja nawet, A ja nawet uważam, to widać, z... uważam jak... że jest bardzo skromny Nawet to widać u niego po podcastach tak? z Roganem. Gdzie jak przechodzisz do Rogana, Rogan jest osobą, która bardzo dużo gada. Jak Francis przychodzi do Rogana, to Rogan hmm. praktycznie cały czas milczy, bo Francis mu nie daje nic powiedzieć. To jest, tu, tu mam wrażenie, że trochę jest przechowane. Tak, ja jeśli... tego nie przerabiałam, no, ale to ja go znam z innej, z, innej, z innej strony. No, ale ścieżkę ma genialną, co? To jest niesamowite. I wiesz, jak on w ogóle sportowo dostarczył, a gdzie on jeszcze może być? Bo on ma przed sobą jeszcze wiele tych godzin do wyrobienia, nie treningowych Tak. i, on... I dojścia do perfekcji. I on z tego dochodzi do tej walki z Tysonem Fury? Tak. Tej samej fióry? tak. No to, to będzie mocne, co? Hmm. Ale przegra pewnie z Romotem. Polka pieniężna, no, możliwe. Myślisz, że jest jakakolwiek szansa, żeby wygrał? Pewnie, że jest. Zawsze jest szansa. Zawsze jest 50-50. Ktoś mm -hmm. może wyglądać lepiej, nawet w walce z Tysonem Fury. Ale myślę, że to jest zawsze 50-50. To jest fajne. I to mówiliśmy o tym. Usman i Leon Edwards. Mm -hmm. To jest fajne, w jakim ty jesteś momencie i że jeśli tyle się pracuje, co ty dochodzi się do takiego momentu, to to, ile ty masz w tym momencie perspektyw jest niesamowite. Mm. Ale wiesz co? Ja y, czuję, że... Ja czuję... Czuję się czasami, że ja brzmię jak taka... Że nie jak głupia osoba, ale że to jest monotematyczne już trochę. Że ja opowiadam o tym dojściu do tego sukcesu. Bo ludzie naprawdę myślą, że to było dane. Że to było tylko te szczęście. Nie, to była cholerna ciężka praca. I ja uważam, że ludzie mnie uważają za taką... Dobra, ona ma teraz tak zajebiste życie. Jest jej wszystko jedno. Ma fajną furę. Ma... To ostatnio też o tym mówiłam. Ale naprawdę mnie to coraz bardziej tak... Kłuje, że taki łatwo się teraz mówi o osiągnięciu tego sukcesu, ale to cholera jest nie było łatwe. I nadal nie jest łatwe, żeby to utrzymać. sama powiedziała, że wysłać. Wiora roku po przejściu na emeryturę, I... ja mało śpię w domu, i chcę to robić. Ja chcę pracować. Ja tego nie neguję, mhm. ale mogłabym leżeć i pachnieć i nie robić nic, ale tu mówię bardziej o tym, że udawać, że coś robię, nie? Że jestem legendą MMA i płacicie mi siano, zapraszajcie mnie. No nie. Nie, będzie, nie będę mogła pracować ze sponsorami, udzielać wywiadów albo działać z telewizją, etc., etc., jeżeli ja nie, nie włożę w to yy, wkładu energii pracy fizycznej i psychicznej. Yy, tak, to, yy, tak, to, tak to wygląda, ale czasami czuję, że ludzie mówią... No dobra, ona już ma, i teraz tak łatwo jej się mówi. Nie, cholera jasna. Tak, to jest takie proste. Ta recepta na sukces jest taka prosta. Nic innego jak ciężka praca, dyscyplina i konsekwencja. Tak, i to jest to coś, co mnie denerwuje. Przychodzi do mnie dużo osób, w biohackingu hackingu opowiadają o różnych rzeczach, i właśnie jest sporo tych komentarzy. Że, o Boże, znowu jakieś motywacyjne pierdolenie, o Boże, nic, nic odkrywczego nie powiedzieli. Ale w tych rzeczach nie ma nic odkrywczego, właśnie. Według mnie chodzi o to, żeby je powtarzać. I właśnie ca mhm. cały sęk w tak. tym, żeby. Nie usłyszeć jutro nowego triku na to, jak być zdyscyplinowany, tylko usłyszeć, że dyscyplina jest ważna. I za każdym razem, kiedy słyszy człowiek o tym, kolejny raz jesteś bliżej zrobienia tego. Tak, wiesz, jest problem, że mam plan, trzymam się tego planu. Dobry dzień wygrany, dobrze się czułam, zrobiłam trening, kolejny dzień zrobiłam dobrze i przychodzi ten gorszy dzień. jest przegrana, jest porażka, jest potyczka, nie jest ten dzień. I następnego dnia, zamiast stać i zacząć go od nowa. To my patrzymy na to, co się wydarzyło wczoraj, i wczoraj mi nie wyszło, to może dzisiaj też nie wyjdzie, więc ja nawet nie podejmę rękawic, nie podejmę próbu, próby, trudu. A nie, dziś jest też dzień. I jak ja to mówię, słońce za darmo wstaje dla każdego, kochani. To nie wstaje wybiórczo, to słońce nie świeci wybiórczo na jedną czy drugą osobę, świeci na każdego. I to od Was zależy, czy Wy będziecie chcieli cholera jasna wziąć ten dzień i zapisać go na karcie. Może znowu jako potyczkę. Dzień. Ale może być to wygrany dzień. Tego nie wiesz. I du, du, bardzo dużo zależy od ciebie, jak ten dzień się zakończy. A ja myślę, że to ludzi serwuje. To tak jak z noworocznym postanowieniem o zrzuceniu wagi. Idzie, idzie, nie idzie, rezygnuje. Nie ma być. Idzie, idzie, nie idzie. Nie idzie, nie idzie, nie idzie, nie idzie. Idzie raz. Nie idzie, nie idzie. Idzie, 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 idzie. Cholera jasna. To tak jak ja, to, ja kocham góry. Kochałam bardziej kiedyś, ale ja to zawsze przykładem, właśnie, bo są te takie obrazki w internecie, że część góry jest pod wodą, a ten, ten wierzchołek jest tu nad wodą, że tego nie widać. Ale faktycznie tak jest. Ja to mówię ludziom, że jak idziesz na Monteverest i masz te okno pogodowe, bo już jesteś w ostatnim base campie, masz okno pogodowe, atakujemy. Nagle się okazuje, że brakuje ci tyle liny, żeby wejść bezpiecznie na ten, na ten szczyt. Mhm. I nie dochodzisz tam, bo się nie przygotowałeś. Czyli to pokazuje, jak ważny jest ten etap przygotowania i pierwszych kroków i konsekwencji do tego finalnego y, momentu osiągnięcia tego, osi osiągnięcia tego sukcesu swojego mistrzostwa świata, o którym cały czas cholerę jasna mówię. I to chodzi o to, że idę do basecampu kolejnego, wracam się do poprzedniego, żeby się zaadaptować i wejść jeszcze wyżej i idę do kolejnego. Ja się przygotowuję. Czasami może to potrwać, że my siedzimy w tej, tym basecampie przez... Kolejny tydzień, siedzę w nim nie wiem, trzy tygodnie zamiast dwóch, bo jest tak cholerna pogoda, że jak wyjdę, to mi głowę urwie, i znowu y, idę dalej. I to jest, kochani, tak proste. Tak to sobie rozrysujcie powieście to nad łóżkiem, na lustrze i niech to was prowadzi, nie? I ważne według mnie jeszcze jest, żeby nawet jeśli zabraknie ci tyle tej liny i się finalnie nie wejdzie, to żeby nie postrzegać tego jako porażkę. Tylko okej, okay, tym razem mi się nie udało, zaraz Że ja próbujemy. wrócę i wiem, gdzie popełniłam, popełniłem błąd, ja wrócę i zrobię to jeszcze raz. Bo wiem, jak to smakuje, wiem, jak to boli. Tak, i Będzie można... boleć tak samo, ale na pewno będzie to doświadczeniem troszeczkę mniej nieprzyjemnym. Wracając do tego, co powiedziałem odnośnie tego, w jakim jesteś miejscu, i o to, o czym mówiłaś o tych koszykarzach i o innych sportowcach wielkich, że to jest fajne, że w pewnym momencie, jak już dojdziesz na jakiś określony poziom, to możesz sobie tak naprawdę wybierać. Teraz możesz sobie wybrać, czy założyć firmę z suplami, czy pójść mm -hmm. na studia tutaj, czy za zacząć zajmować się tym, czy wrócić może do MMA, a może pójść w inny sport. To jest fajne, że można dojść do takiego momentu, gdzie ty rzeczywiście wstajesz sobie i mówisz, kurde, tak właściwie to mogę robić, co mi się podoba. I wybrać rzeczywiście wybrać, co chcę robić i po prostu to robić. Mm -hmm. um... Tak, ale ja myślę, że nieważne co w życiu robimy. wczoraj byłem na kolacji z Robertem Korulczykiem. Korulczyk i, i z Kasieńką, jego piękną, wspaniałą żoną. Ja, ja nie wiem, kim są ci ludzie. Kabaret, stand-up. I ja nie wiedziałam, że Robert był strażnikiem miejskim. I on odszedł z tej roboty i jest jednym z. Myślę, że z najbardziej znanych y, komików, że tak powiem, y, kabareciarzy, tak brzydko brzmi, ale jest, jest personą i wspaniałym człowiekiem, y, że był strażnikiem miejskim. I słuchajcie, jeżeli wy uważacie, że wy nie zasługujecie na coś, nie chcecie z czegoś wyjść, y, albo tak jak mówimy o tym, że ja teraz mogę wybierać, jakiś, też jak siedziałam w tym sklepie warzywniaku czy pracowałam w agencji reklamowej, to myślałam, że nie mam wyboru, nie mam możliwości, że nie zasługuję. Nie, cholera zasługujesz i poprowadziłam to w ten sposób. I Wy też to możecie zrobić. Więc nie czekajcie, koróbcie wszystko, żeby to zmienić, bo Wy też ma macie możliwości. Mówisz o tym, że ja mam możliwości, bo jestem na jakimś, na jakimś pułapie. Tak, mam więcej tych możliwości, ale te możliwości też trzeba zbudować, trzeba na nie zasłużyć. I cholera Robert chociażby dla mnie jest takim, stał się takim moim hero. Bowiem wiedziałam, że był fajnym, fajnym facetem, ale że jeszcze bardziej, że kurczę, on wyszedł z tej strefy komfortu, o której tak się dużo, dużo mówi. O tym kolejnym był motywacyjnym. Wiesz, wyjść, wyjść ze strefy komfortu. Tak, ale on to cholera jasna zrobił. Nie chciał nosić jego munduru i dawać ludziom mandatów, ale wiedział, że coś kochał i pokochał to jeszcze bardziej i zaczął to robić jeszcze głębiej. I zaryzykował, bo to było Oczywiście, duże ryzyko. Bo a my się ja. tego boimy. No, bo, bo, bo żyć z tego, że jesteś nie niewielu osobom się to udaje. Tak. Zwłaszcza w Polsce. Tak. Zróbę sobie przerwę. Głowa pełna marzeń. Ty tylko czegoś pragniesz, ty bardzo chcesz. Ja o. O. wszystko może zdarzyć się. Sztawnie. Ja nie potrafię śpiewać i przepraszam za to, ale musisz to puścić, bo ja nie potrafię śpiewać. Jak zaśpiewałam, to znaczy, że się dobrze poczułam. Super. Ja dawno tego nie słuchałem, ale jakby A to męba... jest fajna piosenka, pod, która by mogła podsumować m, t, takie rozmowy. Um, wszystko czy... może zdarzyć się. Czy znasz ludzi, którzy osiągają super rzeczy i oni nie są tacy właśnie sfokusowani na, rozwój, na rozwoju, nie gadają o tym, nie czytają książek, tylko są jakby wyłączeni cał całkowicie z tego świadka, ale robią rzeczy i wciąż mają super wyniki. Czy wszyscy. Znam. Których... Tak? Znam chyba takie osoby, że, że tak skromnie to robią, bo cichu. Hmm. Może nie skromnie, tylko nazwę to tak kolokwialnie nie są sprani samorozwojem. Czyli że nie, nie, nie mu opowiadają o tym dużo, nie wiesz, nie, nie mówią, nie czytają tych książek, nie, czytają, nie oglądają dokumentalnych osób. Aha, że którym po prostu to mają i robią. Mhm. Ja myślę, że są takie osoby, że nawet biznesmeni są tacy, bo osiągają rzeczy wielkie, że oni, oni są nastawieni tylko i wyłącznie na ciężką pracę i nie biorą jeńców. I oni to po prostu robią. I myślę, że oni tego nie potrzebują, chociaż mimochodem jakoś to życie, to doświadczenie, którego nabywają w pracy, w osiąganiu tych topowych CEO stanowisk, tak. oni, oni tego nabierają, ale nie wiem, no mhm. trudne mm. pytanie. Chyba. Nie wiem, czy znam. Myślę, że znam. Myślę, że znam dużo, dużo takich osób. No, jak się mówi pieniądz lubi ciszę i myślę, że to jest jasne wytłumaczenie tego. Tak, ale ja się zastanawiałem, czy to jest konieczne, żeby w ten sposób myśleć. Czy to jest konieczne? Ale teraz, jak sobie o tym myślę trochę głębiej, to, to chyba jest konieczne, żeby myśleć w ten sposób, żeby cały czas się rozwijać, cały czas zmieniać, cały czas robić coś lepiej. Oczywiście, ale myślę, że to jest fajne no. w tym życiu, że możemy się rozwijać i to yy, upiększa nasze życie, urozmaica je i, i to jest w tym najfajniejsze. Mnie chyba właśnie kręci te Odkrywanie tego, że się mogę czegoś nowego nauczyć, że nie mam jakiegoś schematu w życiu, nudnego schematu w życiu. Mm -hmm. I będziesz rzeczywiście brała udział w tym Dakarze? Będę brała wszystko jest trzymane przez, przez, przez tą rękę. Zobaczymy, jak to dalej A, pójdzie. To, to trzeba mocno kierować, ja myśli, no, wróciłam do prowadzenia auta, bo ja miałam tak, że nie mogłam nawet prowadzić auta, nie mogłam nawet, nawet leginsów ubrać, wiesz, zapomnienia poprawiam sobie, nie wiem, Leginsy, nie, to mnie już ręka bola nie mogłam. Kitki nie mogłam sobie zrobić przez moi drodzy dwa-3 miesiące. Musiałam prosić o to osoby z mojego bliskiego otoczenia. Bolało ale... bardzo poproszenie o pomoc? Nie. A o poproszenie o pomoc? Tak, moje ego zostało zranione. Słuchaj, jeżeli chodzi o te przeciążenia, które są w rajdówce, no u mnie kosie u mnie jest wytarta. Yy... Jakoś jest wytarta dość mocno y, dość mocno i, i, i to wiadomo od, od tego boksowania tym bardziej, że dużo tej ręki używam, także tutaj te przeciążenia mogą być też niekorzystne dla, dla, y, dla tej ręki, dlatego no mówię, robię ten rezonans y, lecę do lekarza i zobaczymy zobaczymy czy to się troszeczkę zagoiło i jakie będą postępy bo to nie jest tak, że nie mogę, ja mogę wrócić tylko, że jak się nabawię znowu stanów zapalnych, zapalnych i nie będę mogła znowu funkcjonować i żyć w bólu, no to y, piasko, No także zobaczymy. Będę może musiała się przebrążowić, ale bardzo bym chciała do tego wrócić. Paweł Paś, który do mnie też dzwoni i pisze, który jest właśnie mechanikiem, który był na Dakarze 12-13 razy. Niesamowity człowiek. Też już pisze, że już czeka, czeka samochód na to, żebym przyszła na pierwszy trening i się nie mogę doczekać. Ile planujesz trenować zanim pojedziesz? Wiesz co, Paweł akurat mi pomógł rozpisać cały plan. Był to plan roczny, gdzie w każdym miesiącu był albo start, w Polsce bądź za granicą, albo trening. Jeżeli nie było startu, to były to dwa treningi w miesiącu. Plus do tego mi się dojdzie przygotowanie motoryczne, zupełnie inne niż było w mojej mojej dyscyplinie. No ale mnie to bardzo jara, bo pierwsze co będę musiała zrobić, to pojechać no tutaj wsiąść do rajdówki i znowu na nowo oswoić się z tym, bo ja nie mam też dużego doświadczenia w tym, także nie oszukujmy się, ale polecieć do Finlandii. Chciałabym, żeby to się udało na początku tego roku, polecieć do Finlandii. I tam latać na zamarzniętym jeziorze trzy dni, i dużo kierowców mówi, że to odmienia. Życie, czucie. Na zamorzeniu że ty latasz tak, bokiem tak, cały czas, tak. czy masz jakieś. No, uczysz się kontroli auta, gdy tej kontroli tak naprawdę nie ma. Dobrze mi zajebiście. Bo tym bardziej, że jak no, latasz no. po wydmach, to też często tej kontroli po prostu tam nie można, ma, a musi się mieć. Tam można sobie taką pojechać, czy trzeba być zawodnikiem? Nie, tam jest wiele szkół, w ogóle jest tam szkoła jazdy Subaru, też inne. Tylko, że ja trafię do szkoły pod, pod okiem. Ok Doświadczonego kierowcy rajdowego. Także to będzie też fajne. Wiesz, ja to tak mówię, i dla ludzi to jest takie odjechane znowu, i dla mnie też, bo mija, mija kilka miesięcy od momentu, gdy po raz ostatni jeździłam, chociaż ja wiem, że muszę poczekać z tą ręką i ja to, ja to zrobię. Paweł powiedział i w ogóle Tim, że będę mogła to zrobić. Ja mówiłam o pięciu latach, ale powiedział, że jeżeli dwa lata przetrenuję, ten program, który on rozpisał i które wyjdą rzeczy po drodze, to być może po dwóch latach będę mogła już przyjechać rajd right Dakar. Ale będzie to kosztować dużo pieniędzy. Czyli to jest dla ciebie ponad jujitsu? Yy, myślę, że pogodzę te dwie rzeczy. Bo ja bym chciała jiu-jitsu yy, trenować tak, jak trenowałam MMA. Chociaż dla mnie ciężko będzie zrezygnować z boksu, z muay thai, bo ja to bardzo lubię. Ale ja bym chciała mieć jako dyscyplinę, że trenuję dwa razy dziennie tylko jiu-jitsu. Albo chociaż raz dzień nie trenuję jiu-jitsu, ale robię na przykład trening motoryczny wieczorem. Wiesz o co chodzi? Mhm. Że jiu będzie takim moim main, main training, nie? Mhm. Że będzie takim moim głównym treningiem i celem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Ty... Chciałabym się tego nauczyć, bo ja tak jak mówię, mówimy, że jestem dobra, jestem okej. Okay, ale jest dużo... Dużo, dużo mocnych osób, od których ja chcę się nauczyć. Ja w ogóle nie mam umysłu ścisłego. Ja widzę, że osobom z umysłem ścisłym jest dużo łatwiej trenować jiu bo im jest łatwiej to wszystko sobie tak rozłożyć, a jednak jestem jestem osobą działającą, co jest dobre i też niedobre, nie? Mówiliśmy o tej agresji, o tej działaniu, tej pozytywnej złości mm -hmm. sportowej, ale widzę, że osoby, które są nerdami, pozdrawiam tu Artura Wasileckiego, <laughs> IT i super, super. super zawodnika, trenera, też jiu-jitsu, to widzę, że im jest łatwiej, wiesz, im jest, im jest dużo łatwiej. To jest takie nieintuicyjne. One to rozkładają, bo mm -hmm. jiu można rozłożyć na czynniki pierwsze, mówimy o Gordonie, ale też jest wielu takie, wiele takich osób, że to które to rozkładają szachy, i tobie nie? się wydaje, że jest technika, mm -hmm. ale naprawdę ułożenie później dłoni tak czy tak powoduje, że tu masz zupełnie inną dźwignię i to czy nogi, czy coś, no, gamer jest na przykład w nogach niesamowity, nie, ale w Polsce mamy, mamy naprawdę nie, niezłych kocurów. No, to, jest, to no. jest dosłownie jak szachy. Ostatnio był u mnie trener szachów i właśnie mówił, że... A z Zośką trenujesz? E, nie, nie. Okay. Na, razie, na razie wróciłem na prywatne. Super. Ale okay. z Zośką rozmawiałem tutaj. I raz ją widziałem w oligatorskach, więc... Jakim... Teraz jak... pracujemy. Więc jak ją spotkam, to postaram się z nią porozmawiać. Pracujemy teraz razem, bo kręcimy program. Ale ona też mnie pewnie zamorduje. Po drugie, Czemu? ona mówiła, że lubi bić chłopaków. więc Tak? Ten my, no. To dobrze. Ona taka spokojniutka. No mówi tak, oddychaj coś tam i... Bo Zośka jest psychologiem. Ale ten, to jest zajebiste. A jest na pewno killerką na Macie. Ale to jest ciekawe, bo od szachów, bo do, do tego, co ten człowiek mi opowiadał i sprawdzaliśmy to w internetach, można podnieść swoje EQ. I teraz tak. jeśli jujitsu jest jak szachy, to teoretycznie jujitsu też powinno podnosić IQ w obliczaniu tych wszystkich ruchów. Nie jest w ogóle dziwne. Osoby trenują jujitsu. To jest specyficzne towarzystwo czasami. Mm. Ja nie mówię akurat o nas, ale to są grupy, ale we wszystkim, co ludzie robią, nie? Że mm. masz Taka specyfika jest po prostu. Jest dużo normalnych osób, ale jest dużo dużo, dużo nerdów. Tak, no i to jest najfajniejsze, że to są nerdy. Ale nerdy, ne są spoko, no. Nerdy i jednocześnie. To, ja to mówię są w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ludzie, którzy są analityczni, ale jednocześnie ludzie, którzy robią agresję. To jest takie nie, nie, nienaturalne połączenie. Hmm. Nie, 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 nie tak często spotykane. Ale nie wiem, czy tobie to opowiadałam, bo mam w Gdańsku w Złomiarzu chyba. W Złomiarzu? No, tak się super, nazywa klub? Zajbisty klub. Fajni ludzie tam trenują, fajny trener, fajni trenerzy. Y a pod względem takim, nie tylko wiedzy merytorycznej i, i, i zawodowej, ale bardzo dobrzy ludzie. Fajny klimat jest tam na macie. Nie czuć tego takiego, wiesz, stereotypu klubu sztuk walk. Bardzo fajnie jest. Dużo ludzi tam trenuje. Ale ja tak już, wiesz, jak się pojawiałam na macie, to każdy, no ze mną, zrób ze mną, zrób ze mną, nie? No to dobra, ja robię, robię i już nie mam siły. Siadam rzadko, kiedy nie mam siły, ja zawsze chcę robić. Ale już mówię, dobra, starczy, bo sobie założyłam pięć lat, a już zrobiłam dziesięć. Mówię, dobra, już wystarczy, bo się mówiłam, nie wiem, na kolację, bo jestem, wiesz, rzadko wpadam do trójmiasta. No ale przychodzi pan, ja ze mną nie zrobię się tylko bibliotekarzem, wiesz, jak ja chłopakom powiem, że trenowałem, ja lekko, kurwa, lekko, a później ich ego wystrzela, i kurwa już nie jest to lekko. Sorry za to, ale wiesz, i później mnie coś naciągnął mi coś, i ten i ja mówię, kurwa, tylko bibliotekarz. Daj mi tu największego urwisa w mieście, to ja wolę z nim się pokulać, niż kurde, z panem bibliotekarzem. I to, co mówię, takie czasami to jest. Wiesz, tu spokój mam ten umysł ścisły, no ten polonistyczny, ale wiesz, jestem spoko gościem, ale tu mnie jego wystrzeli i ja ci, kurde, udowodnię. I to, to jest to trochę nie, słabe. To nie jest ego, tylko to jest yy, adrenalina i po, podobno gadzi mózg się to nazywa, że po prostu włączać. Gadzi się, mózg? Podobno włączać się coś takiego pr primal, że atakujesz. I ja to jest tak mam i ja byłem zszokowany ostatnio, że na tym się nie da za bardzo zapanować. Że jak jesteś świeżym zawodnikiem, to po prostu wchodzisz w taki, w taki amok. Ja ostatnio byłem w takim amoku i tak skończyłem tą walkę i tak sobie przypominam, że wyzywałem gościa, z którym się kulałem, tak tylko cisnąłem, że mówię, dawaj, dawaj Andrzej, coś tam, coś tam. I tak Aha, sobie, an, tak, tak sobie przypominam, się sobie, nieźle mi odjebało, że coś takiego mówiłem do osoby, której no. nie znam praktycznie. Także to jest coś To tak, no jest, jest ciekawe. To pójdziemy na temat. Tak, to nie jest tak, Skupiasz że to jest mi dupę. ego, nie, absolutnie. Tylko, że to jest po prostu, wydaje mi się, że adren adrenalina się tak wystrzela. Nie, to, 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 to też, to też. Po no. prostu to, co też wcześniej mówiliśmy, że jesteśmy stawiani w takiej sytuacji, no wiesz, rywalizacji, i sprawdzianu, wiesz, musimy tak naprawdę stawić czoła um, tym swoim limitom i jakimś strachom i ograniczeniom i, i wiesz, no walka, tu wygram czy przegram, wiesz, pomimo, że to jest tylko trening. To, mhm. jest, to jest spoko. To jest spoko. K kto, jak obserwowałeś sobie zawodników według ciebie, robił największe wyrzeczenia dla sportu, oprócz ciebie? Um, Dustin Porier. Czemu? Bardzo podobna higie na pracy, że schodził z maty ostatni I to nie o to chodzi, że ci, co więcej trenują, są lepsi. Mm, ale taki ten cały vibe, taki, ja to nazwę antorażem, ale to wszystko, to, to po prostu czuć. Ty czujesz taką otoczkę. Ja spotkałam kilka osób i one mówią, że ja mam aurę. I ta, ta aura nie jest zawsze, nie? Ale że nagle czujesz taką aurę, jak czasami masz obrazek Maryki i widzisz takie wierzchoś. To zorze, ja to zorze Nie chodzi o Aureolkę, tylko ten... I to aura, my wszyscy mamy aurę Dobrą, zło, bądź jej nie ma, jej nie czuć, nie? To zależy też od tego, jak, jak nasza dusza jest zdrowa, nie? Ale ja często słyszałam, że taką dobrą aurę, nie? Ale Dustin Poirier miał taką aurę. W ogóle to jest niesamowity gościu. To on takim był dla mnie tytanem, tytanem, tytanem pracy. To jest ciekawe, nie postrzegałem tego. takiego nigdy nie spotkałem. Ciężko nawet. mi teraz tak powiedzieć. On mi przychodzi na myśl, ale takich ludzi na pewno... Na pewno znam wiele, no, ale Dustin Porrier. Dustin Porrier. Czyli dla ciebie to jest ostatnie i wychodzi z maty? Tak, to też. Mhm. A taki ten vibe, oddanie dla kolegów, przyjaciół, to jakim pomagasz, że zawsze jesteś, to, to jest to, nie? że nie myślisz tylko o sobie. No, że nie ma, że ty się przygotowujesz do walki i lecisz do domu, bo, bo, bo jesteś po walce i możesz odpoczywać. No, a są goście, którzy ci pomagali i walczą tydzień po tobie, już ciebie nie ma dla nich. nie, To jest takie ważne. No. I on był dla ciebie... Ale Pantorza, który został mistrzem... Oj, strasznie się rezaliśmy. Kopaliśmy się, z... jak to brzmi, laska. O, kopaliśmy się, do było fajne. De. Ale no... Ja go kopałam jeszcze, zanim do Ciebie przyszłam, to w styczniu z nim dużo sparowałam i już wiedzieliśmy, że on dostanie walkę o pas. Ja nie wiem, o kim teraz mówię. Pantorza, który został mistrzem, pokonał Moreno. To było niesamowite. W ATT się kopaliśmy. Dość ciekawy temat, bo on jeździł na Uberze. Bo mhm. nie miał kasy, bo miał kontuzję. Miał kontuzję, nie miał kasy, nie walczył, nie zarabiał. Ściągnął całą rodzinę do Stanów Zjednoczonych. No i musiał dorabiać na Uberze. I został mistrzem UFC. To jest niesamowita historia. To są niesamowite historia. Ale tak się właśnie. mówi, dawaj mocniej, zobaczysz może ono ci będzie mocniej kopał. Ale to jest to, o czym mówimy, że o tej higienie pracy, o tej, o tej energii, którą dajesz. I on na przykład mnie bardzo bodźcował do tego, żebym ja wróciła nie? do Że musisz to zrobić. Ty jesteś moją motywacją, wróć. Wiesz, że takie ciary mamy. I naprawdę my na tej macie staliśmy się po prostu wszystko z jakimś smakiem smakiem, ale no się. Tak byliśmy, że wiesz, szybko, mocno, ale nie to, że skrzywdzisz. Widzieliśmy, że, że a, muszę mu oddać, bo wiesz, bo jak to? Będę dłużna, nie? Że jestem słabsza. A to jednak budowaliśmy się bardzo, bardzo, bardzo mocno. No. On mi w ogóle bardzo pomagał do tych przygotowań do drugiej walki z Wei Zhang też. No, super to było. Jak za pierwszym razem rozmawialiśmy, mówiłaś, że w Tajlandii biłaś się z chłopakami do tego stopnia, że płakałaś podczas o, no. walki. Zostało to... tak dupę nie walki, ale sparringu, że mi tak skopali tyłek, że. Ale mnie bolało bardziej jego te siniaki, że tam pół biedy, ale mnie bolało jego, że, że nie dałam im rady. I no, ale wiadomo, chłopcy zawsze będą silniejsi. Oni nie przerywali walki z tobą? Nie, miałam takiego jednego zwyrodniaca z Rosji. Z, Psychopatę. Tak, mocny był nie. Z Dygistanu w ogóle. Ale był moim bardzo bliskim przyjacielem. No. I nie odpuszczał? Nie odpuszczał. Ale on widział w to Towemie i on mówi: ty, ty, ty to osiągniesz, nie? Ty to zrobisz, że będziesz wielka, nie? Jest I super. mnie to motywowało. To jest super być otoczony takimi ludźmi. Mnie to motywowało. I to, co Paweł Słowiński, nie wiem, czy ostatnio mówiliśmy o Pawle, że Paweł też, jak siedzieliśmy spośród ludzi, ja to w książce pisze, poleciałam na pierwszym mistrzostwa świata i Paweł był wtedy znany, był gwiazdą K1, Polak mieszkający w Australii, wielokrotny mistrz świata w ogóle w Majtaj. I on wtedy siedzieliśmy i tak każdy mu w tyłek wchodził, bo on był wtedy znany, każdy chciał ten. Mówi, ty, ja to widzę w twoich oczach. Ty będziesz moją siostrę, której nigdy nie miałem, ja ci pomogę. I on mi, i to co pan wieczorek mówi, Paweł był dużym impulsem, ale też było wiele ludzi innych, nie? I on mówił to, że ja to będę miała, no ale, ale kosztowało mnie to dużo pracy, nie? Że nie miałam, że miałam podgórkę, nie miałam z górki, miałam podgórkę i cholera jasna to mnie mega mocno y, u, u, umocniło. Hmm. Chcę coś sprostować, bo ja powiedziałam o. Chłopakach z miasta, którzy mi pomogli, bo nie poleciałam raz na Mistrzostwa Świata, i ktoś powiedział: No, i oni mi wtedy pomogli rok później polecić do Uzbekistanu, gdzie zdobyłam złoto, i ktoś mi napisał: No, tak, pani Anna, wiesz, że tu ją wspierają tacy ludzie. Ja, ja wiesz, co ci powiem, że wolę mieć takich ludzi przy sobie, którzy szczerze mi pomogą, szczerze mi życzą, którzy nie udają, że nie są, nie wiem, prawnikami. Mam takich przyjaciół, nie są, nie wiem. CEO, właścicielami wielkich firm i, i są ślepi na krzywdę, na pomoc dla innych ludzi. I ci ludzie mają dla mnie największą wartość, dużo większą niż właśnie ci, o których przed chwilą powiedziałam. Nie? I to było takie, bo ktoś mówi, jak się można takim czymś szczycić. No widzisz, czemu nie dostałam wsparcia od ministerstwa sportu, od pana ministra, od, 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 od sponsorów? Tylko musieli mi pomóc ludzie, którzy na co dzień. I mają się różnych prac, bo nie mają często wyboru. Ja właśnie, to jest coś, czego wydaje mi się, że ludzie, którzy mieli taki w miarę normalny start, nie rozumieją, że jak się rodzisz w domu, w którym na osiedlu, gdzie wszyscy rodzice alkoholicy, nikt nie ma siana, to, to nie jest tak, że ci ludzie wybierają jakieś e, i mają się różnych rzeczy, bo są źli, tylko no, nie mają innych perspektyw. Nie mają i często tak, na przykład ostatnio oglądałam jakiś program, jest chyba o więzieniu, ale też fajnie gościu powiedział, bo mówi, ja myślałem, że życie tak wygląda. Bo właśnie się wywodził z jakiejś patologii. Mówi, ja myślałem, że to jest tak, że tak jak tata przychodził, nie wiem, siedział, rok dwa, miesiąc trzy, rok dwa, trzy lata wracał, chwila i znowu wracał do więzienia. I on też myślał, że tak ma być, bo nie miał innych wzorców. A my często skreślamy te osoby, I to jest tylko jeden z przykładów, bo takich przypadków jest wiele. I my skreślamy te osoby. Skreślamy. Nie, wyciągniemy do nich rękę, pomimo już popełnią błąd, raz, drugi, piąty, dziesiąty, wyciągnijmy tą rękę jeszcze raz, aby im pomóc i wskrzesić, i pokazać im, że. Jednak życie może wyglądać inaczej. No to jest ciężko powiedzieć, bo wiesz, jeśli ktoś popełnia jakieś hardkorowe przestępstwa. Ale jesteśmy ślepi na to. Tylko, że właśnie to jest to, że ludzie tego nie rozumieją. Ja się sam wywodzę z takiego środowiska i często o tym myślę. Jak ja byłem młody i przebywałem z takimi ludźmi, to nie mieliśmy zielonego pojęcia, że można inaczej. Więc skąd ja taka... wiem. No, ty, ty nie ma tak, że ty myślisz, że to by dobra, to ja pójdę na studia. Wtedy dla mnie, jak ja mówiłem komuś, że ja myślę, żeby pójść na studia, to oni na mnie patrzyli tak, o, że jak na studia. Baran. Kurwa, w ogóle wiesz jakieś. się tak jak na studia. Teraz wiesz, jak Ktoś mu słyszy, że nie mam studiów, to jest zdziwiony. Wtedy mhm. to było e, absolutnie dziwne, że w ogóle miałem takie ambicje, tak, że tak. to ty nie chcesz do zawodówki, i wtedy tak normalna sprawa to była zawodówka techniką. To... Zawodówka spoko, po zawodówce, zawód. No. Mariusz że brakuje takich ludzi. Ale mam wrażenie, że to jest coś, czego ludzie nie rozumieją, że tacy, tacy ludzie, którzy się przebywają w takich środowiskach, po prostu nie mają perspektyw. Nie mają. Oni nie wiedzą, że można inaczej. To nie jest tak, że są źli. Ale to znowu wrócę do tej historii z tymi wyborami, jak mnie ludzie atakowali jedna, druga strona. No to to jest to samo, że nie dajemy sobie miejsca, nie dajemy sobie możliwości iść, jakby oceniamy już z góry kogoś. nie? Mhm. Ale to właśnie to jest ważne przejść, przejść w, czyjś, w czyjś, czyjś butach, nie przejść kilka metrów, chociaż nie, a co mowa całe życie. Jacek Masłowski był ostatnio u mnie i bardzo fajnie jej metafory użył, że można powiedzieć komuś, jak to jest płakać, ale popłakać się. To jest jakby kompletnie inne doświadczenie. I wydaje mi się, że jak opowiada się o tym, jak inni ludzie żyją, to jest właśnie tak, jakbyś opowiedzieć komuś, jak to jest płakać. Ale jak człowiek tak. się popłacze, to dopiero czuje te wszystkie Oczy, emocje. Tak, in, inaczej. No. Tak. Dlatego, wiesz, jak ktoś... Wiesz, no, choroba nowotworowa jest... Teraz wszędzie yy, mamy bliskich, ale dopóki tego nie. Ja idę do szpitala, ja, ja mówię, ja cię próbuję zrozumieć, mogę spróbować ciebie zrozumieć. Nawet nie próbuję sp spróbować, mogę spróbować, ale nie wiem jak to jest, bo nigdy tego nie ten, wiesz, mam jakąś perspektywę tego, jak chorowała mi bliska osoba, bo widzę te dzieciaki, ale to to właśnie ta metafora też, o której musimy do się tak do tego porównała. Także możemy spróbować się wczuć, ale właśnie, dopóki my nie doznamy tej emocji, nie poczujemy jej faktycznie, to my tak naprawdę guciowiemy, nie. No to musi być ciężkie. Ty pracujesz hmm. dużo z dziećmi, z rakiem, prawda? Tak. I to jest fajne. To jest fajne dla Ciebie? Tak. Budujecie to? Ostatnio, no właśnie. Tak, ale stałam się chyba z, na starość się robię jeszcze bardziej wrażliwa i emocjonalna. I byłam zaskoczona tym, jak w momencie, gdy szpaku. Mateusz szpaku. Ja w ogóle nie, nie, nie słyszałam wcześniej o szpaku, dopóki mi. Ten... Mówisz o tym raperze? Tak. Dzieciak mi nie powiedział. I go ściągnąłam do niego. I wiesz co, szpaku mał mnie do zgonony dług wdzięczności. Słuchała się go płyty ostatnie? Zaczęłam. Zaczęłam. Mocno, mocno. mocno jak ale... ja nie lubię takiego patorapła, to jest patorap, no. to ta, ta płyta mi się podobała. Niesamowite, jak on mi szybko odpowiedział, jak był chętny do tego, żeby przyjść do tego młodego, ile czasu z nim spędził. jak gdy przyprowadziłam go, to ten młody w ogóle mi do tej pory nie podziękował, ale ja tego nie oczekuję, żeby on mi dziękował. On był w takim szoku, bo ja mówię: ja, ja ci ściągnęłam twoje marzenie, nie? Teraz moim marzeniem jest to, żebyś ty zawalczył za, o siebie, żebyś walczył w tej chorobie, bo mentalna walka jest równie ważna jak ta walka fizyczna i ta poboczna, która jest ta chemia, to wszystko, nie? Bo jak tu się poddasz, to choć, chociażby znaleźć taki lek najlepszy na to, to i tak to może być fiasko. I słuchaj, ja wyszłam z tego pokoju, oparam się o ścianę i ja płakałam. Lekarze, którzy wiedzieli, jak ważne jest to, że szpaku się pojawił dla. dla, dla na Mikołaja, oni na mnie patrzyli i dziękowali. I ja mówię, ale wy to macie na co dzień. Ale my wiemy, jak to ważne było, bo ten chłopak się poddał. On może znowu odżyć, nie? I, i później przyszła Jola oddziałowa mnie przytyli, ja płakam, ja ci lekarze też. I nie mogłam powstrzymać tej emocji. I to nie trwało pięć sekund. I to nie było sztuczne, bo wszyscy patrzyli. Ja w ogóle pierwszy raz ja zawsze musiałam wrócić do, po, po spotkaniu z dziećmi, iść do auta i pięć minut usiąść, i co się przeanalizować, co się wydarzyło, ale ja wtedy stałam i mi nie było w ogóle wstyd. Tam była masa ludzi, oni patrzyli na JJ, silną a ja po prostu co mnie przytulił, to jeszcze bardziej, bo czułam takie, że mogę sobie pozwolić na to, nie? Ale ja czułam, że totalnie wygrałam życie za, za młodego, nie? I że wygrałam Wygrałam jego życie, że zawalczam jego życie, ale bym chciała, żeby to on zawalczył o swoje życie tak, tak bardzo, jak ja chciałam za niego zawalczyć. Ale co do szpaku i tego całego patorapu, niego ja wcześniej nie znałam. I szpaku jest niesamowitym gościem, nie? Naprawdę ten chłopak ma poukładany w głowie. Yy, jest, I też się wywodzi z takiego środowiska. Jest naprawdę bo... super gościem. Ja się spodziewałam i właśnie, wiesz co było słabe? Że ja pomyślałam troszeczkę stereotypowo i się do tego przyznam, bo nie wiedziałam czego się spodziewać. Nie znałam go i myślałam, że przyjdzie mi taki gościu, który jest znany na TikToku, chociaż szpakuje jest daleki od sociali, że przyjdzie młody raper i wiesz. I, to, no, I mówię stereotypowo, wstydzę się tego, ale nie wiedziałam czego się spodziewać. A przyszedł inteligentny gościu z poukładaną głową. Nie wiem, co tam się dzieje, bo jest tajemniczy, jest troszeczkę introwertyczny, ale ła, stary. <grywa> Naprawdę, dumna jestem z tego i mm. z niego. Z nim chętnie też porozmawiał. No. Tak, no to załatwimy to. No, ale dużo ludzi pisało, w ogóle ma bardzo dużą rzeszę followersów, bardzo dużo ludzi pisało, bo Szpaku taki jest, bo Google to rodzina i tam jest to w ogóle taki, taki, taki taki wers, ale dużo ludzi pisało, że on to robi w ogóle bez pokazywania, że nie trzeba pokazywać i trochę mnie to kłuło, że ludzie mówią, tak, bo on bez pokazywania to robi, nie? a ja nagrałam taki filmik, jak właśnie Szpaku tam sam jest w nim w pokoju, ale ja nie pokazuję tego, że pomagam po to, żeby pokazywać, że pomagam, tylko po to, żeby właśnie... Takie osoby jak Szpaku uwierzyły mi, że. Że to jest ważne? Że to jest ważne. Że są osoby, które, na których on ma, on ma taki wpływ, który może uratować życie, nie? I myślisz, ja czytałam myślisz? o tym, że tak, to jest Pato Rap, on zabiera życie młodym ludziom, bo do bójki nagle do tego, do tamtego. Ja mówię, ludzie. Nie, nie wiecie, jaką wartością to jest dla tego młodego chłopaka, jako wartością to jest dla jego matki, lekarzy, całej procedury leczenia, protokołu leczenia, tego, że szpaku tam przyszedł. I, ja słucham I jego nie dawajcie pory. mi kitu tego, że XYZ, że jak ja buduję przyszłe społeczeństwo. Jeżeli dla tego gościa to było wygraniem życia, to to jest w tym najważniejsze. I jeszcze się odniosę do tego, że ci ludzie mówili, oni nie mają zielonego pojęcia, krytykując go w ten sposób, że oni mają zerowe dotarcie do tej grupy społecznej, do której on dociera. I że to jest osoba. I problemów, do... z którymi musiał i musi się mierzyć. Mhm. Więc oni nie mogą mówić, że ten on namawia do czegoś tam, czy nie namawia, bo to jest osoba wywodząca się właśnie z takich środowisk, i tylko ona do, tego, do, mm. do nich dotrze. To jest tak samo jak Kevin Hart jakiś czas temu podpisał współpracę z którymś z tych wielkich firm finansowych. I oni chcieli jeździć z nim na spotkania, do, na, gdzieś tam po. Stanach i rozmawiać z ludźmi z, ze środowisk czarnoskórych. No i, i Kevin Hartak na nich patrzy i mówi: Wy nie możecie ze mną tam pojechać. A oni w garniturach, wiesz, takiej normalnej finansowej firmy, oni mówią dlaczego? Bo ci ludzie was nigdy nie będą słuchali. Oni posłuchają tylko mnie, dlatego, bo ja się stamtąd wywodzę, bo przeżyłem to, co tam ci ludzie przeżywają i bo wiem, jak do nich mówić. Takie, oni no, do końca, przepraszam. Oni nigdy nie będą tak. słuchali gości w garniturach. I mam takie poczucie bardzo często, jak jadę do dzieci i rozmawiam z trudną młodzieżą, ja czuję, że oni mnie nie słuchają, że ja nie mam... Porządku. Ok, może mnie szanują za to, co osiągnęłam, że w sztuki walk, bo to modne, bo UFC, bo Conor McGregor, no takie pytania są, ale że ja tak naprawdę nie mogę im przełożyć tego z autopsji, bo tego nie doświadczyłam i mi jest naprawdę trudno powiedzieć, co to dziecko czuje. Ostatnio byłam u dzieciaków w domu dziecka yy, i wiesz, siedziała dziewczyna, 50 yy, blizn Podejrzewam, że z 50 po, wiesz, po żylece. No i co ja mam powiedzieć, że będzie dobrze? Ja się nigdy nie ciałam. ciałaś się kiedyś? Nie. Ja miałem znajomych, które się cieli. Wiem. Mm. Jak ona tkwi w takim głównie i walczy z niesprawiedliwością, nie tylko, tylko że systemu, bo to jest straszne, ale z tym, że opiekunowie, rodzice, którzy powinni się opiekować, po prostu tego nie robią. No oni pewnie by powiedzieli, i dobrze, że się pociałaś i co? No to to, to no są nie. takie patologiczne środowisko. nie? Mm. I już oceni, o, dobra, ciłaś. No nie, nie wiesz, każdy ma inny sposób odreagowania. To nie jest najlepszy sposób, moi drodzy. Ale, ale, ale no, oni to ci, wpływ... ci ludzie mówią. Ja pytałem często ludzi. Oni mówią, że jak się rozcinają, to czują dosłownie momentalnie takie uczucie Ujście? ulgi. No? Mówili że to jest takie. Ale obejrzałam ostatnio ciekawy film, Lęk, na który serdecznie Was zapraszam do kin. I to nie jest jakaś promocja, bo byłam na warszawskim festiwalu filmowym trzy tygodnie temu, a poszłam tam tylko i wyłącznie na zaproszenie Moniki Sobień, żony Roberta Kurskiego, która pisze książki scenariusze i właśnie to jest jej scenariusz. Film, co prawda, ona napisała ten scenariusz w 2017 roku, także już kilka lat temu, ale piękną rolę gra Magda Cielecka i zapominam nazwiska drugiej aktorki, która uważam, że zagrała Miała jeszcze trudniejszą sprawę do zagrania niż pani Cielecka, która grała w tą rolę osoby chorej, bo to był bardzo trudny film. Daj te nazwisko, musimy właśnie. Agniesz... Cielecka, Marta Nieradkiewicz? Marta Radkiewicz, po prostu, przepraszam, zapamiętam, już zapamiętam, Marta Radkiewicz. Nieradkiewicz, nie Radkiewicz. Nie Radkiewicz, nie Radkiewicz, Radkiewicz nie Radkiewicz. Marta Nieradkiewicz, bardzo przepraszam. Słuchaj, niesamowita relacja dwóch sióstr, walki z rakiem, eutanazji, walki z nowotworem. I znowu pani Cielecka, która e, znaczy, e, o, 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 z jakby. <ślam> Rola, którą gra osoby, która wszystko miała w życiu zaplanowane, bo to była trochę taka chyłka, wiesz, wszystko zaplanowane, prawda, a widzisz, a nie zaplanujesz, jakby ona zaplanowała swoją śmierć. Ale tak jakby w życiu nie zaplanujesz, życia nie zaplanujesz tak naprawdę. Nam się wydaje, że my je planujemy, ale jak ci dotyka ta choroba nowotworowa i wiesz, że możesz cierpieć, i matka cierpiała coś tam, bo to jest przykład, nie będę wam spoilerować, bo i tak dużo powiedziałam, ale to jest niesamowite, nie? Ale ta relacja, że. Co się to jest wielowątkowy film, ale co jest najważniejsze, my nie dajemy sobie miejsca na cierpienie i przeżywania tego cierpienia tego, jak chcemy. Tu jest pokazana relacja siostry, która ono, o nią chce walczyć do końca, a znowu jest osoba, która już cierpi po raz kolejny i ona już mówi, ja już nie chcę, nie mam sił. Trudne, ale ja to przeżyłam z bliską osobą, ale, ale robię życie ten film, nie Oczywiście tam brakuje kilku rzeczy, ale uważam, że bardzo świetny film. Także gratulacje dla, mówię, reżysera, obsady, ale przede wszystkim dla Moni Sobie. Nie jesteśmy cholerni do mnie, bo naprawdę piękny film. Tobie to rzeczywiście... Masz wrażenie, że po, pomimo tego, że ty wspierasz te dzieci, to też ma to na ciebie na tyle pozytywny wpływ, że to dobie daje też siłę? Total pozytywny. Mi to daje total siłę. Chociaż mówię, odchorowuje to dużo, dużo bardziej, ale to starzeje się. Wszystko odchorowujemy z mocniejszą siłą, jak jesteśmy starsi. Ale czuję taką niesprawiedliwość. Bardziej czuję tak jakby... Czuję... Yy. Większy żal do tej niesprawiedliwości, niesprawiedli która jest na świecie, i tej niesprawiedliwości systemowej, yy, a tam pracują ludzie w systemie. I boli mnie to, że ci ludzie zapominają o tym, że po drugiej stronie jest człowiek i że oni poszli do tego systemu, żeby być naszym głosem, żeby walczyć o nas, a oni tego nie robią. I, I czuję ogromną niesprawiedliwość. I bym chciała tak wszystkich, te dzieciaki przede wszystkim z domu dziecka, przytulić i powiedzieć, że będzie dobrze, ale nie wiem, czy będzie dobrze. nie ale chciałabym, żeby było dobrze i żeby one nie musiały stawiać temu, 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 temu czoła. Ale jeżeli chodzi o tę walkę z rakiem, ja to ludziom mówię, że ja jestem tego świadoma, że za rok może być inaczej. Ja wiem, że my możemy przyciągnąć pewne rzeczy, ale jebać to teraz. To nie chodzi o to, że przyciągnę, ale ja wolę być w jakimś stopniu przygotowana, chociaż ja się nie wiem, jak się zachowa. Może jestem taka hop do przodu, ja tu walczę ze wszystkimi, pomagam. A może mnie to dojedzie, ta choroba? Może mnie znokautuje i powali mnie na łopatki? I powiem, ja nie walczę, a mam taką wojowniczką. Nie wiem. I nie przejdą ci po Ale sobie. cholera jasna. Także jak ja mówię, powtórzę to, jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie za rok, powie, za rok ciebie nie będzie. Powiesz, no bnięta baba, nie? No nie. Pomyśl o tym, że tak może być. I weź, załatw te sprawy, które masz niezałatwione. Nie zwlekaj z tymi sprawami, które zawsze chciałeś zrobić, tylko odwlekałeś, odwlekałaś się w czasie. ja jasna, zrób to tu i teraz. No. Mi to daje ogromną siłę i taką wdzięczność tego, tego, tego co mam. Naprawdę. No i najgorsze, Kim jest, najgorsze jest to, że tyle rozmawiamy o tym, że ciężko pracować, że dyscyplina, że żeby walczyć o swoje szczęście, a masz z drugiej strony doświadczasz Myślałam czegoś. Wiedziałam o tym dzisiaj, wiesz, że. Przychodzi, do, nie ma siostrę mówi: O, moja koleżanka ma chore dziecko. Albo nie wiem, zmarło jej dziecko. Wiem skąd jest ten wątek, kurde, nie wiem, czego poruszać. Możesz poruszać, jak coś było... to wytniemy. Jak nie będziesz chciała tego puszczać. Sylwia Peretti. Nie znam. Dzisiaj się zdjęcie wyświetliło: królowe życia. Jej syn zginął w wypadku, w kontrowersyjnym wypadku. On prowadził auto pod wpływem, dochodzi do wypadków w Krakowie bardzo głośnym, wywalają się chłopaki do góry nogami, ginie czterech, bodajże czterech młodych gości. Nie dajemy miejsca na cierpienie, Sylwii, którą poznałam osobiście. Nie ja powiem, Sylwia, trzymaj się, nie? Dzisiaj w życiu ja poz miałam go przeczytać, w sumie go przeczytam. Nie dajemy miejsca sobie na cierpienie ludzkiej tragedii. Ja wiem, że doszło do. do. Bardzo złych rzeczy, prowadzenia auta pod wpływem, pozbawienia życia kilku młodych gości, zabrania rodzinom bliskich osób. Ale jest miejsce na tragedię, żeby spojrzeć na Sylwię nie jako na matkę, osoby, która popełniła jakieś wykroczenie, której i tak nie ma, to nic, niczego nie zmieni, co my powiemy, ale na matkę, która straciła swoje dziecko. Ona którego nie miała na to już nigdy nie przytuli, nie pocałuje. I dajmy sobie na to miejsce, ale wiesz o co chodzi? Sylwia ma przyjaciół, bo ja akurat tam, wiesz, znamy się, mamy wspólnych znajomych. I ja, ci znajomi cierpią z nią i cierpieli, tak jak my wszyscy, ale oni idą do domu, wiesz, i dalej ich życie toczy się tą dobrą drogą. I oczywiście my nie możemy żyć problemami innych, ale fajnie czasami pomyśleć o tym, że, kurczę, jej życie się odmieniło totalnie o 180 stopni, Te życie już nie będzie takie same. Pomimo, że będzie się uśmiechać te życie będzie w bólu i smutku. Ja mam sobie tą wrażliwość czas? i to myślę cza tak, czas. Ale myślę, że serce matki jest połamane na milion kawałków do końca życia z tęsknoty, o dziecko. I tak mówię o tym, bo chcę pokazać, żebyśmy nie tylko tak powierzchownie żyli tragediami ludźmi, trudami ich. I powtórzę, to nie możemy żyć problemami innych, bo obarczymy się nimi, ale spróbujmy tak sobie właśnie. Spróbować chociaż poczuć, co, co bym ja zrobiła, co bym. Co, co... Nie, żeby być, tak. być przygotowana na taką sytuację. Wiesz, co jest obrzydliwe, że konto Instagramowe Sylwii po wypadku wzrosło dwukrotnie. Liczba followersów, myślę, że teraz jest, jest jeszcze więcej. Aparatci czekali po jej drzwiami, oknami, żeby tylko zobaczyć, jak ona wygląda, zrobić jej zdjęcie. Wiesz, co jest obrzydliwe, że ludzie na Aperacje. tak ogromnej tragedii obserwowali ją tylko po to, żeby śledzić. Wiesz, to jest właśnie... śledzić tą krzywdę tragedię, która się wydarzyła, to jest obrzydliwe i za to nienawidzę trochę social mediów, ale Nie social mediów, film to są ludzie, to są ludzie, to ludzie którzy ale się wiesz, tylko co? film The Circle z Tomem Hanksem mhm. i ja zawsze zapomnę, jak się nazywa ta ruda, ta co grała, grała w tym filmie, Emma, Emma jakaś tam, Emma H, coś tam, teraz. to ona gra w tym filmie i tam dochodzi do podobnej tragedii, że my tak że kamery wszędzie, nagrywanie... Emma Watson. Emma, Emma Watson, honey, Emma Watson. Że dochodzi do wypadku. I tam w ogóle ta historia, to też jest fajny film, który był nagrany wiele lat temu. Mm -hmm. Ale ten film, to się dzieje teraz. Tak jak oglądaliśmy kiedyś bajkę Kapitan Planeta, te rzeczy się teraz dzieją. A my uważaliśmy, że to tylko bajka, taka z przyszłości w ogóle, wiesz. A to się dzieje, jeżeli chodzi o środowisko i to, jaki mamy wpływ na to. Także, yy, moi drodzy... Patrzmy na siebie z, ży z życzliwością. No ale to jest to samo, co jest z pudelkiem. Jakby na jakiej zasadzie pudelek w ogóle funkcjonuje. Dlatego jakby nie chcę jak, iść jak... na tę wieczorną wale dzisiaj. Po prostu dla mnie to jest taki, taki, taki wstyd. Ale to nie jakby. Nie wiem, kim jest założyciel Pudelka, i współczuję mu bardzo za to, jakim jest człowiekiem. Chyba, że ma jakąś ultra trudną sytuację, której nie rozumiemy, i po prostu był do tego zmuszony, chociaż szczerze w to wątpię. Ale ludzie, którzy to po prostu siedzą, właśnie nie oglądają, i tylko chcą się narzeć jakichś nowych, intymnych informacji na temat Słuchaj, czegoś życia. Że my w ogóle chcemy to oglądać, nie? No. Bo to nie są media. To nie, media nie mają z tym nic wspólnego. Ja robię inne media i jakoś też działają. Tylko chodzi ja o ludzi. Dlatego to, co wcześniej też mówiliśmy, że ludzie mają takie przeświadczenie, że przyjdą do ciebie i jak większość podcastów wyciągną te trudne tematy. I każdy mówi, jak nie chcesz, to nie rozmawiajmy o tym, no ale gdzieś tam każdy przemyci to. No, nie powinno tak być, nie? To jest znowu to, co mówię: dać sobie miejsce na to, nie? No, no i też spotkać kogoś jako człowieka, nie jako taką. Maszynkę do generowania wyświetleń. Clickbait. I teraz, okej, okay, jakby tutaj zagadać o tą zdradę i o tamte zbankrutowanie, tylko żeby zrobić sobie wyświetlenia? No, kurwa, serio, to jest takie słabe. Że... A spotykam się z swoimi gośćmi, bo często jestem gościnią podcastów czy jakichś wywiadów. I, I każdy, rozmowa była fajna i każdy mówi, no, wiesz, musimy dać clickbaitowy temat. Ja hmm. tak naprawdę, mówię, no spoko, dobra, rób sobie ten clickbait, bo każdemu zależy na liczbach. Ty, tu Tak. Niech to ma. No tak, ale to też nie do końca jest, wiesz, e, tak. I to... Może to normalnie wyglądać, przyznaj. Mm, może. Ja nie, to zależy, jakbyś postrzegała moje tytuły. Jeśli moje tytuły są clickbaitowe, to, to się nie wypowiadam. Są? Myślę, nie że są. Na, na pewno pracuje. pracuje ciekawe. No to, to na tym polega clickbait. No, na pewno no nie, ale to jest inna ciekawość. To na pewno nie pisze, zobacz, co Joanna Jędrzejczyk zrobiła wtedy. Albo tu, tu się dowiesz tajemnic o Joanna Jędrzejczyk, których jeszcze nigdy wcześniej nikomu nie powiedziała. Mówię, Kurwa, serio? A chciałbyś coś wiedzieć? Hmm, wiem. <laughs> ale, ale nic. Jest... <laughs> to, może... Dobra, nie będę mówić? Nie, nie mówisz? Um, ale to, to też jest takie jechanie z drugiej strony po innych ludziach. Niech oni sobie robią, co chcą. Tak Jakby to, tutaj może my też nie rozumiemy ich środowiska tak samo jak oni nie rozumieją naszego i nie ma co się do tego czepiać. Bo widzisz, że z jednej strony pogadaliśmy, ale, że tutaj. Ale po, myślę, po... że to y, nuda, którą mają ludzie w życiu, że myślę, że są tak zajęci, bo praca, dom, rodzina, dzieci bądź nie dzieci, że ale myślę, że to wychodzi też z, takich, z, takiej, z takiej ich nudy. I o tym pisze właśnie Frank w człowiek poszukiwaniu sensu. O tym, że nawet jeżeli wy... Ja to tak tak rozumiem, że nawet jak idziesz i wypoczywasz na kanapie, to wypoczywasz po to, żeby odpocząć, ale niech to ma sens, te wypoczywanie na kanapie, a nie, że legam się, się na kanapie, bo nic. Okej, okay, nic nie robienie, to też regeneracja, odpoczynek, że potrzebne są takie dni, ale potrzebujemy tego sensu. On tam fajnie to przedstawił, że my możemy mieć pracę, i powtarzać to, bo to jest jakiś schemat, ale wracamy do domu i my popadamy w depresję, bo nie mamy sensu życia. Nie mamy tą robotę, do której musimy, bo muszę zapłacić rachunki, utrzymać dzieciaki, opłacić telefon, bla, bla, bla. Ale potrzebujemy sensu w życiu tak naprawdę. I tu powiedział gościu, tak jak mówiliśmy, gość, który przeżył obóz koncentracyjny. To nie jest gościu, który zrobił tylko naukowo. On to przełożył później, w, wiesz, tą autopsję, w naukę, pracę. Doktorat, profesurę i literaturę, ale, ale, ale no, to, to jest... jest koleś namacalny, który to zrobił. I on jest przykładem, że cholera jest nam można. I że nie, wcale nie trzeba się wypalić, nawet jak jest się w, Oczywiście. w obozie Oczywiście. koncentracyjnym. Oczywiście. Mnie na... Y jak zadają, zadają mi ludzie pytanka na Instagramie czas, Ostatnio jest za dużo osób zapytało o szczęście. I ja się tak zastanawiałem, jak to na co odpowiedzieć. W ogóle na to nie odpowiedziałem finalnie. Ale to, co bym właśnie odpowiedział, to kurde, szczęście jest, nie ma. Ale co, czy ten gościu w tym Auschwitz odczuwał szczęście, czy raczej było znaczenie, czy raczej, raczej miał sens, chciał przetrwać? To nie było za dużo szczęścia, tam było głównie cierpienie. Nie było, nie było tam było cierpienie i, i, I to wydaje fajnie że... obrazuje, że czemu mnie to trafiło? Nie ma odpowiedzi na to, czemu mi się trafiło, nie wiem, dziecko z upośledzeniem, czemu mnie trafiła choroba nowotworowa albo moje dziecko, wiesz o co chodzi? No tam fajnie to pokazuje, że w tym cierpieniu, że sens życia można odnaleźć w cierpieniu. Jest to trudne, ale że pomimo tego trudu, my możemy odnaleźć ten sens, który spowoduje, że będziemy właśnie w jakimś stopniu szczęśliwi na swój sposób, na tyle ile możemy. Chociaż to nie jest sprawiedliwe. Bóg porówno nie rozdaje i to jest smutne, ale... Ale tak jest. Nie, nie masz czasami jakiejś wątpliwości co do wiary, właśnie jak, jak e, Powiem ci za tym, bo też chciałam o tym pogadać. Tak, że ostatnio się łapię na tym, że nie chodzę do kościoła w ogóle, ale modlę się codziennie, zaczęłam czytać Pismo Święte, to jest ciekawe, ale nie jestem obrażona na kościół, ale jestem zła na kościół. Na kościół na tym czy tym na, na wiarę całą? Nie, nie, nie. Na, na kościół. kościół. Ale jakbym poszła do jakiegoś fajnego księdza, jego prawdziwego, to on by mi powiedział, że nie powinna być obrażona na kościół. Że powinnam jednak tam wrócić po Eucharystię, wiesz, po te obcowanie. Ale ja się nauczyłam, że ja obcować z Bogiem mogę właśnie w domu, w moich czterech kontaktach. I to zawsze robiłam, bo ja zawsze się modliłam rano czy wieczorem. No ale wróciłam do czytania. Do czytania. No ale tak jakby nie mam takich wyrzutów sumienia, że nie byłam w niedzielę na mszy świętej, jak kiedyś to miałam. Ale to jest obrzydliwe, co się dzieje w polskim kościele. I to nie jest tak, że ja nie wiedziałam, bo wiesz, ja miałam przyjaciółkę, która mówiła: idziesz do tych, wspierasz tych pedofili, nie? Ale ja mówię, nie mów tak: jeżeli to jest moją wolą i chcę tam pójść, to tam pójdę, ja tego wiesz. Ale teraz ja zaczęłam tak mieć: czy gość, który mnie spowiada, bo gość, który daje mi eucharystię, nie jest przypadkiem. Widzisz, przyszłaś, przyszłaś, imprezy? przyszłaś do mnie i jakie miałaś tak. obiekcje, co do mnie. A, t, t, tak, ale mam a tak mia, nie, czasami. nie miałaś no. żadnych informacji na temat, mam nadzieję, że nie miałaś, że coś się Ciebie? może takiego dziać. Czy ta, jesteś psychopatą z tak. praki. Wiesz, że o... nagram drugą storkę, później sobie obejrzymy że będziesz <śmienny> Ale no, mam, mam ten trud. Ja w ogóle bym chciała porozmawiać z kimś, wiesz? Co to znaczy? No z jakimś księdzem, ale takim konkretnym, nie? Będzie u mnie niedługo ksiądz, to ja z tak? nim pogadam i zobaczymy, aj, co... Aj, aj, aj. Ja z chęcią bym to ogarnęła, bo y, poukładała, ale tak fajnie, ale mam pretensje, bo jak się dzieje krzywda dzieciom, teraz to w ogóle Pandora, y, Pandora, jak to oni nazwali? Pandora pa Gate. Pa Pandora Gate. Y, najgorsze. To jest obrzydlistwo, co się dzieje. Nie? Ja, ja tego nawet nie oglądałem, ale słyszałem. Ja też, o... Ale to jest obrzydliwe. W ogóle, gdy się dzieje krzywda dzieciom, jeszcze jest, jest to nagabywanie seksualne, albo w ogóle wykorzystanie seksualne, pedofilia, no powiedzmy sobie jasno, no to jest obrzydliwe, nie, obrzydliwe to jest no, jak ja rozmawiam o wierze tutaj, co się zdarza raz na jakiś czas, to zawsze mam z tyłu głowy ciebie właśnie. Myślę, tak? sobie, mów ostrożnie, że jakby Joanna nie, tego my, słuchała. Nie, ty mnie nie obrazisz. No to tak jak wrzuciłeś no, tą storkę, ale nie słuchaj, ty mnie nie obrazisz, jestem zawsze gotowa do, do polemiki. Chociaż ja dużo nie wiem, dlatego czytam znowu Pismo Święte, żeby mieć jakąś odpowiedź, ale to, to wiesz, Kościół rządzi się swoimi prawami. To się stało zbyt to jest zbyt duża instytucja, która nie powinna mieć w tak, tak samo państwo i na odwrót religia to nie powinno mieć w ogóle konekcji i wpływów na siebie. Nie? nie powinno tak być. Pozdrawiamy tych ziemali, którzy mówili ci, że jesteś prawicowa. E, o tak no dobra. No, ale mam ten trud i ja w ogóle bym chciała go tak zobaczyć, rozwiązać jakoś nie. No. No bo to ale fajnie takie... było jest taka dojrzałość we mnie, ale cieszę się, że nie odeszłam od wiary, nie? że nadal jestem osobą wierzącą. Ale bo jakieś mówiłam, nie możesz być wierzący i niepraktykujący. Mówiłam to głośno. Mhm. I teraz znowu no jestem hipokrytką, bo ja teraz to robię, ale z drugiej strony Rozwinęła zmusiła się. mnie to do. No tak, tak, no, ale, ale jakby ludzie nie będą mieli na mnie wpływu, że przestanę wierzyć, nie? Chyba, że dojdę, że chcę, chcę to sama zrobić, ale to nie będzie tak, nie? Bo dużo ludzi to próbuje i wiem, że to się stało niemodne. Ty od zawsze byłaś bieżąca? Zawsze. Mhm. No. Czyli po prostu nie. Nigdy... My zostałyśmy z siostrami, tak, z siostrami tak samo wychowane, ale ja, ja mam trochę więcej tego i, nie wiem, mi to pomogło w życiu. Ja czuję rękę Boga w swoim życiu, nie? Mhm pomimo, że jestem czarną owcą, ale czuję rękę Boga w tym wszystkim. No. no, ale to jest trudne, zwłaszcza w takim świecie, jakim teraz żyjemy, jak widzisz wszystko, co się dzieje, widzisz mm. wojny, widzisz to, jeździsz mm. do tych dzieci. Ale to i... nie chodzi o tą niesprawiedliwość, którą to jest, bo czemu nie widzimy tych dobrych rzeczy, że mamy dom nad głową i że się urodziłeś w Polsce, a nie gdzieś XYZ w w środkowym punkcie Afryki, gdzie nie ma dostępu do wody, bo to wtedy mógłbyś powiedzieć: O Bóg mnie nie kocha, bo się urodziłem w Afryce, nie? I, i nie mam dostępu do wody, i, i jest głód, i może umrę niedługo, nie? Mhm. Albo będziesz obrzezaną dziewczynką i, i umrzesz gdzieś na środku pustyni, bo takie są, yy, taka, taka jest kultura, nie? Yy. No, no, ale, z drugiej strony, ale z drugiej strony budzi to takie pytania. Budzi, żeby... oczywiście. I zawsze będzie budziło. Zawsze mm. będzie to budziło kontrowersje, kontrowersje. Nie mogę się doczekać, jak będzie ten ksiądz z chęcią obejrze ten odcinek pod esimiką w ogóle. No. Ja pewnie zapomnę. A ja. kto, co to za ksiądz? Jeszcze nie pamiętam teraz. No na przykład no. mnie wkurzył raz ksiądz, bo ja, ja chyba o tym powiedziałam kiedyś w wywiadzie, że ja poszłam się wyspowiadać, a moja siostra tak się na mnie spojrzała starsza, jak szłam do tej spowiedzi. I już wiedziałam, że coś się zna rzeczy. Nie mówiłam ci tego? A, no to widzisz, to będzie dla ciebie dobry topic. I ten ksiądz do mnie no, widzi pani, bo ja mam z panią problem. Zaczynam się spowiadać, a ja mówię czekaj, kurwa, o mamy? Mówię, ja tak sobie pomyślałam sobie, mówię, co jest, kurwa? Ja mówię, słucham? Bo ja mam z panią problem. Pani się określiła, że pani jest za czarnym pro protestem, za wolnymi mediami i ja mam z panią problem. pani przychodzi do kościoła, ja widzę, że pani przychodzi do kościoła co tydzień i, i coś tam, jest pani wierząca, ale ja nie wiem, co ja mam z panią zrobić. Ja mam pani dać rozrzeszenie? komunie. Jestem księdzem i a pani jest za zabijaniem ludzi, nie? A ja tak mówię, w głowę mówię, kurwa, nie wierzę w to, wstaję, wychodzę. Kościół pełen ludzi i. Nie, no, będzie, że kurwa, jędrzejczyk taka grzesznica, że wyszła z konfesjonału, Wiesz, ludzie by zaczęli. To znaczy, mam tu w dupie generalnie, ale ja zwariowałam i tak sobie myślę w głowie: Dobra, kończę spowiedź, bo i tak to nie ma sensu. Ja się z Bogiem porozmawiam. Mówię: kończę spowiedź, ja robię wypad. idę do komunii, bo się by się chciałam pojednać i chciałam pójść do Eucharystii, bo ja czuję w ogóle, jak biorę Eucharystię, ja, ja, ja czuję to, ja czuję to. I kurwa. Patrzę na tego księdza, on się na mnie patrzy, no i da mi do zrozumienia, że mam pójść sobie gdzieś dalej. Wiesz, to było słabe. I ten ksiądz dalej służy, co jest najśmieszniejsze. Jest, jest tak księdzem to jest. prowadzącym mojego, siostr mojego siostrzeńca, który idzie teraz do bierzmowania. Och. I wiesz co? Czyli Bóg nie wybacza. I chodzę. I on patrzy, mnie wybacza? Nie, no, czertuję sobie. A, nie. Mówię, przy... że ten gość powinien cię przyjąć, jakby A, no, masz... to, ale on tak patrzy. I ja mu nie chciałam też, jakby tak robić, nie chciałam być w sytuacji skrępowania, że on mi powie: Nie dam ci Eucharystii, nie? I słuchaj, i, i co on przychodzi, to ja tak. Pff, wiesz, no, mam problem z nim. I to jest głupie, że ja, jak chodzę już do tego kościoła, to mam problem z tym gościem, nie? Czemu on nie powiedział, że. Pani Janno, czy jest szansa z panią porozmawiać? On nawet nie wie, czy ja jestem za aborcją, czy nie jestem za aborcją. To, że się określam troszeczkę za prawami kobiet, które i tak, których i tak mamy dużo, ale są tematy, za którymi ja jestem, za którymi nie jestem, zgadzam się troszeczkę z tą inicjatywą, trochę się nie zgadzam i mam do tego prawo. I znowu tutaj mówimy o tym miejscu. No ale cholera jasna, trudne to jest nie. Mhm. No i tra chciałabym trafić na takiego spoko gościa, nie. Myślisz, że będę musiał do niego Szóstak mówić? Szostak jest super. E, chyba do Z niego nim bym pisał. chciał się i porozmawiać. Chyba do niego pisałem i chyba mi odmówił, jeśli dobrze pamiętam. Tak, szkoda. Myślisz, że będę musiał do niego mówić, proszę księdza? Czy mogę do niego mówić? Myślę, że nie. Myślę, że pójdzie, przyjdziecie na ty. Na ty no. A ile ma lat? Nie, nie pamiętam. Nie pamiętam teraz. Do, to, to Ale na przykład, dopiero... wiesz, na przykład byłam kiedyś zaproszona do... Tam w Nie jest taki sanktuarium, gdzie uczą księży. Jak to się mówi, ta szkoła? Nie? Sanktuła, nie, jak to się, My, mnie o to nie pytaj. Na, nie, nieważne. Nie, nie Byłam tam i to był taki ksiądz w ogóle, raz, że dobrze wyglądający. Nie to, że ja miałam jakieś myśli, bo to nie o to chodzi, ale ten ksiądz w ogóle taki był zawadiacki, w ogóle taki... Ja sobie już wtedy tym myślałam, mówię, kurczę, ciekawe, czy chodzi na dupę, Na dupę, nie? To jest chore! Ale słuchaj, do czego, do czego nas doprowadzili niektórzy? To jest straszne, przecież ta afera, która ostatnio była, ja myślałam, że oni sobie damską zaprosili ko kobietę. A oni zaprosili sobie mężczyznę. I to nie nieguje tego, że oni są homoseksualni. Cholera jest nich, nie umoralniają kobiet, że śpią, że sypiają z mężczyzną przed ślubem, jak... Oni ściągają ludzi do zabawiania, no. Ja się nie będę wypowiadał dla mnie. Nie się, bo dla wchodzimy to... na grząski grunt, ja, ale ja bym chciał... Ja porozmawiać. Ch 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 I to jest znowu niesprawiedliwość systemowa, stary. No. Chodzi mi tylko o to, że ja wiesz, jak dla mnie to to jest do skanselowania kompletnie. Na, na w ogóle nie ma dla mnie żadnej dyskusji, nawet nie chcę wiesz, wchodzić w polemikę. Dla mnie bym po prostu zrobił. Ale widzisz, ja na przykład pochwalę księdza na Bolka i Loka, tak powiem, to nie z ulica. Bolka i Loka jest obok. Jest takie sanktuarium fatimskie w, w Olsztynie. Ja nie należę tam, ale ja tam jest, bo jest tak zajebisty proboszcz. Po prostu zajebisty. Yy. I w tym kościele jest ten ksiądz, właśnie, ten specyficzny, i zaraz wyjdzie afera z tego, <śm> 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 no i tyle. Na Ale, no, i widzisz, ja mówię, pójdę na kable, nie? Ale nie kabluję, nie? I mówię tak, nie, nie, nie. No. Ja się Trudny tylko tez. zastanawiam, co... A czym mnie zapytałeś o tę wiarę? Bo co chciałeś? Byłoby to ciekawie. Ja Ma lubię o tym rozmawiać. A chciałeś zapytać? Chyba nie. Chciałem sobie pogadać, ale... ale... widzisz, ja miałam taki etap, że ja nie wiem, na ile... byłam kiedyś w związku z osobą, e, z muzułmaninem, dawno, dawno, byłam bardzo młodą osobą, ale ja zaczęłam czytać o tej religii, dlatego ja nie mam problemu, ja czytam. Ja zaczęłam czytać o, wiesz, o judaizmie, o innych i ja uważam, że my wszyscy jednak wierzymy w tego samego Boga, to jest jedno, ale że my wszyscy potrzebujemy wiary. I nieważne, czy to jest praca, która też ma swoją ideę, że... Ale religia to przede wszystkim zasady. My potrzebujemy Boga, bo my potrzebujemy zasad jako ludzie. Z z tym to się, jest najważniejsze. Z tym się jak Zauważ, że jak radzą. wychowujesz dziecko i nie masz zasad, nie nakreślisz tych, tych... nie określisz, nie nakreślisz tych zasad, to jest po prostu jeden wielki miszmasz. Chaos. Mhm. To jest coś, nad czym się zastanawiam, że to Załóżmy, że nie byłoby Kościoła, to jednocześnie wiele zasad, których, które aktualnie są takie etyczne w społeczeństwie, ich by nie było, bo one są, wywodzą się z Kościoła. I na tym się zastanawiam, że to byłby rozgardiasz, jeżeli ja jestem osobą, która sobie poradzi i jakby ustali sobie swoją etykę, to wiele osób sobie tego nie ustali. Będzie potrzebowało jakiegoś guru, który im powie, jak żyć, bo inaczej nie będą sobie w stanie z tym poradzić. No, ale mówiliśmy o lęku, o tym filmie. Mhm. Jest, jest, jest tam sytuacja o eutanazji, znowu też sprzeczne z wiarą, nie? Katolickiego Kościoła, ale też no, ciekawe, bo to otwierające jest bardzo, nie? A ludzie wiesz, jacy są, że na przykład. A chciałam pójść na Zieloną Granicę, jeszcze mam nadzieję, że obejrzę ten film zaraz. O, ty to taka wiesz, jesteś taka lewicowa, to jest propaganda, coś tam. I znowu skrajne w drugą stronę. Wiesz o co chodzi? Straszne to jest, że ludzie od razu... nie o tym filmie, to jest propaganda typowo przedwyborcza. Może i jest, może i nie jest, ale to się tam dzieje. Ja bym chciał móc popisać papierek, że jeśli będę warzywem, to żeby mnie uśpili. Ja mam teraz, że chcę testament w ogóle spisać i moja mama, o co ty mówisz? Ja mówię, mamo, to jest coś normalnego. W Stanach to jest coś normalnego. Będę update'ować tylko to, wiesz, e, ten testament, ale to jest coś normalnego. Ja wiem, że jeżeli ten, to ja już odłożę sobie siano i pójdę do jakiegoś ośrodka, bo nie chcę, żeby rodzina tam mi, wiesz, patrzyła na mnie. Jak ja, ja, tam... wi ja widziałem takie rzeczy i to było dla mnie straszne. Jak widziałem, jak osoba jest... E sparaliżowana no. i trzeba się nie opiekować. Ja sobie myślałem, nikt, nigdy więcej nie chcę tego oglądać i nie chciałbym być taką osobą dla kogokolwiek innego. Chciałbym, ja żeby było podpisać, odry... ja wiem, że będą chcieli, ale no nie wiem, co się wydarzy. Nie może zjebie no, się czegoś. w swoim Porsche niedługo. No nie wiem, no kurde, wiesz o co chodzi. O a a chodzi. druga sprawa to, że widziałem ludzi, którzy nie spisali y, testamentu i był totalny rozgardiarz. Nie wiadomo, co No i tata tak też, on, y, y, wiesz, bo mówi, a ja chciałem przepisać, Ja nie wiem, a kogo to czy tam. Ja wiem, tato, nie wiem, nie, z jednej strony się nie przejmuj, zrób jak uważasz. Niech to będzie twoją wolą, ale ja uważam, że to trzeba zawczasu zrobić, no. Cholera jasna. Ale to też taka sketchy że. No, tym bardziej, co? że wiesz, jak jestem singielką, nie wiem kogo poślubię jeszcze, to wiesz, to też jest takie... Mhm. Ale to jest coś normalnego, ludzie powinni to powiedzieć. Pisanie testamentu nie wiąże się z tym, że ty odejdziesz za miesiąc tego świata. Ale jesteś jakby... Uważam, że to jest taka cecha organizacyjna dobra. Żeby później nie było zamieszania, nie? A później się kłócą. I nie kłóci się siostra z siostrą, brat z siostrą. Tylko się kłóci szwagier ze szwagierką. Nie, no chyba im tego nie oddasz. No nie, nie oddam. To my też zawalczmy o to. No, zawalczmy o to. Ale oni wzięli 60 metrów mieszkania, a my mamy tylko ten garaż. albo Rodos, Działeczkę, wiesz. To chore to jest. No. no, ale z drugiej strony taka decyzja, chyba trzeba... Do grubu tego nie zabierzemy. Trzeba to rozdzielać równo pomiędzy dzieci, bo jak tylko komuś dasz coś ale to nie da się tego równo rozdzielić. A ja powiedziałam, że nie chcę nic. I I nie, tak nie miałam. No, no i to, to jest... Już, bo teraz wiesz, mam coś, no, ale nie miałam, no. I to też mówiłam, że ja tak nie chcę. Mhm. No tak i to radę. jest dobre podejście moim zdaniem. Pracować na tym, co ty jesteś w stanie stworzyć, jeśli nie, nie liczyć na to, że się, ktoś ja ci da. To już znowu myślę, co ja mogę dać tym moim bąbelkom na przyszłość, nie? Mhm. Dobra. Bardzo ci dziękuję. Su super rozmowa. I... Inna. Mhm. Bo ja mam w sobie inny spokój. Jestem dalej chaos, ale mam inny Ja spokój. wiedziałem, ja wiedziałem. Co I ty ostatnio, A zaprosił mnie jeszcze raz? Pewnie, że tak. Nie przyjdę. Ostatnio jak było u mnie Mateu no się. Mateusz. Mateusz Gamrod. No i co? To on, się, on się też już. Doszło do takiej sytuacji, jak mamy teraz, że już był dużo większy spokój i Mateusz się siedzi i mówi, no widzisz, już się trochę zmęczyłem. A i ja, i ja skończyłem coś. Ja się tym... czuję dobrze. Ja weź żebyśmy poprowadzili razem jeden odcinek albo dwa. Bo to daje mi tylko skończyć, bo to właśnie uhum. o to chodzi, że ty teraz nie jesteś zmęczona, tylko po prostu jesteś spokojna. To jest kompletnie inny vibe niż ten, który miałeś na początku. Więc to jest. Tak? No. Nie, bo zeszliśmy na takie trudne tematy inne. No ale które wtedy wymagają się... powagi. I się spokojnie rozmawia, wolniej się rozmawia. Hmm. Dobrze, to przyjdę następnym razem po listy, jak wypiję. <śmiech> <Ciało>. <śmiech> to dobra, to kto kolejny u ciebie będzie? Jeszcze ja zapytę. Masz jakiś cel? A dobra, jak... słuchaj, mam taki temat. Dobra. Wiem to na wizji. Wyjdzie ten odcinek przed 8 listopada? Nie potrafię na to odpowiedzieć. Dobra, to nie A raczej wyjdzie. Raczej wyjdzie. To może nie, to no może później. Czemu? Pamiętasz, co ci pisałam? Chcę spełnić swoje marzenie. Mm -hmm. Żebyś spotkał Jorogana. UFC. No, żebyś poleciał na UFC. 8 listopada? 11 jest to. Ale jest to trudna gala. Nie wiem, czy będzie bilet. No, ale jak będzie to, co? Lecisz? Mm, muszę zerknąć no w kalendarz No i... to musisz ten, ale... Musimy. A pójdziesz ze mną wchodzić na backstage, przybijać z nim piątkę, pewnie nie będzie czasu pogadać, ale ja myślę, że to by takie było... Su, super doświadczenie, na szybko. To co? Organizować to czy nie? Ja ci składam propozycję. ci wejściówkę do Madison Square Garden. No teraz przez żona Jonesa nie jest to aż taka atrakcyjna gala i takie jest zajebista meka, sztuk walki, w ogóle całego, całego showbizu. No i tyle. Tak, chcę żebyś go poznał. Ja mało z nim ogólnie gadam. Widzisz, on mnie nigdy nie zaprosił, bo jestem słaba, a bardzo bym chciała być u niego, ale... To jest dziwne, że on cię nie zaprosił. Zastanawiałem się Spoko. nad tym. Ale on mnie lubi ogólnie. Nie ma tak, że masz ograniczenia nie ma nikogo, językowe. Nie, to mnie nie lubi. Nie ma tak, że nie mogłem. No, nie, w szkole to teraz wiem. No, pewnie, że mam ten no, angielski. No ale francuski u niego był, on też nie ma. Francuski? Po francusku nie mówię. Mówię, że Francis Meganu. A Francis? No, Okej. Okay. No. Myślałem, że francuski. Po francusku to się potrafi tylko całować. Um, hmm. Musimy to, robić, bo ja mam kalendarz. Ty też masz spięty kalendarz. Naprawdę? Więc... Masz kalendarz? Ja mam dwa. Więc, I zaraz, się nie zaraz, pokrywają. Więc zaraz, to jest problem. <laughs> nam się ostatnio nie pokryły. Więc zaraz, zaraz, to, zaraz, to, zaraz to przekminimy. Um, coś chcesz jeszcze dodać na koniec? Nie, że jesteś zajebisty. Dziękuję. Ty, ale, ty też. Tak, nie, wiem, nie wiem, że to jest takie proste właśnie. Że życie jest proste, my je sobie utrudniamy, ale... Nie no, jest proste. Dyscyplina wcale nie jest prosta. No nie jest, ale to, to jest, nie jest aż takie trudne. Bo my te nabieramy tych złych nawyków, a nabieranie tych dobrych nawyków jest dłuższe i trudniejsze i bardziej żmudne. I teraz jak patrzycie, znowu się dzieje, takie. Moje życie się ostatnio wywróciło znowu do góry nogami z jakichś prywatnych względów i znowu ktoś myśli, a spokojnie nie tak jest, bo pracuje, bo wszystko. Nie, znowu mam jakieś swoje cierpienia i chcę wam pokazać, że to od was zależy nie o to, że będziecie ubierać maskę, udawać, ale że od tego, jak chcecie, żeby to wyglądało, że krójcie tą swoją. Swoje życie. Bądźcie własnymi, bądźcie kowalami swojego własnego życia. Cholera jasna. Ty powinnaś robić power speech'a. To Nie, jest, to jest coś... ale robię. No wczoraj byłam na netflixie no. no. Dużo ty... tego robię, lecę teraz znowu gdzieś. W ogóle śmieszna sytuacja. Byłam ostatnio kghm -y, im robiłam w Karpaczu. No i to taka była na szybko akcja. Pojechałam. I wiesz, Śnieżka, Karpacz, Śnieżka, w ogóle zawsze bym chciała, ale mam tak zmęczona, dojechaliśmy chyba do tego Karpacza o północy i że miałam wstać i w głowie cały czas mi świtało, że mam te przemówienie 13.30. Mówię, nie ustawiam budzika, 13.30, no świat i ludzie, wstanę o 8, .00, 9 .00 na śniadanko, cyk, zrobię mały trening i idę na speech. I nagle tak słyszę tu, 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 tu. mówię, cholera, co jest? Pani sprzątaczka, mówię, pewnie mnie budzi, jest jeszcze wcześniej, będę niewyspana i bla bla bla, i patrzę telefon, Pawciu dzwoni mój przyjaciel i menadżer. Wy co jest do cholery? wy Paweł, co? Cześć, gdzie ty jesteś? Otwieraj! A ja mówię, y -y -y poczekaj, otworzyłam te drzwi. mówi, kurwa, kurwa, myślałem, że coś się stało. A ja mówię, o co ci chodzi? A ja mówię, <laughs> że sytuacja, bo ja zawsze mam budzików pięć na rano. Mówię, myślałem, że albo poszłaś na śnieżkę, i wiesz, jeszcze nie zeszłaś, a tam, żeby wejść, no to potrzeba trochę czasu. Ja mówię, no po pięciu godzinach snu, wiesz, wejść i zejść. I mówi, ten organizator mówi, czy myśli pan, że mogła się pośliznąć pod prysznicem? Wiesz, oni myśleli, że ja padłam. W pół godziny musiałam, wiesz, się przepracować, ubrać, wyjść, wyjść na, 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 na spici. I w sumie opowiedziałam to ludziom, bo jestem szczera i opowiedziałam im to. Ja i tak dozuję to, co mówię, ale... Ale ten, ale tak jest. No i to było takie śmieszne, Taka to, mała ane anegdota, e, anegdota z tego była. Ale wiesz, co, wrócę tu jeszcze do książki, bo e, pewna osoba, dziennikarz sportowy, którego bardzo lubię, i co nie mówi: Ażka, ale po co ty tak wyciągasz te brudy z życia prywatnego, nie? Że powiedziałam na przykład o zdradzie, którą, ki, której kiedyś doznałam. A ja mówię: Wiesz, co? To nie chodzi o to, żeby właśnie klikał o mnie pudelek, klikał o mnie ktoś. Tylko ja chcę pokazać ludziom, że ja, mistrzyni. Też doświadczam tych samych trudności. trudności w życiu. I ja mówię, czego tu się wstydzić? Wiesz, nawet jeżeli to jest u was w domu i u ciebie, i u ciebie, to nie ma wstydu. I wczoraj na przykład, czytam takie coś fajnie, że kobieto, nie wstydź się tego, że się rozwodzisz, bo ludzie, o, co ludzie powiedzą, albo nie rozwiodę się, bo x, y, z będę żyła w tym nieszczęśliwym związku. Nie cholera, jasna. Mówmy o tym, bo każdy tego z nas doświadcza. Czego ją się wstydzić? Mojej historii? To jest właśnie. To jest to podejście, wiesz, o co chodzi. Ja nie lubię... A po co ty to wyciągasz? To nie właśnie nie chodzi o samo wyciąganie, nie? Jak ja też wstawiam niektóre rzeczy i właśnie ludzie mi ostatnio dostałem, wstawiłem swój kalendarz, ile tam zrobiłem zadanek w ciągu dnia, i gościu mi pisze, że o Ale się chwali coś tam, coś tam. I ja tak myślałem myślę, kurwa, naprawdę myślę, że to jest dla mnie takie ważne, żebym ja ci pokazał, ile tasków zrobiłem w ciągu dnia, w dupie to mam. Pokazuje to, żeby pokazać, co robię w ciągu dnia i wiem, że są ludzie, którzy to obserwują i dzięki temu oni będą robili no, u siebie więcej. No, no, więc ja tak działam i staram się, żeby tak dostarczyć. Coś, co pozwoli innym ludziom tak działać, a nie kurwa żadne wyciąganie brudów, żeby się tak. klikało, albo żeby się przechwalać. Tak jest. Thanks. Bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Amen. Siemanko. O teraz specjalnie dla Was będę nie nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19. Pozdro.